Witamy w pomeczowym studiu na żywo na Stadionie Wrocław, ale już nie Stadionie Wrocław, od dzisiaj nowa nazwa Tarczyński, Arena Wrocław. Witam serdecznie, jest ze mną w studiu Radosław Chyży. Witam serdecznie. I Adrian Mroczek-Truskowski w pięknej koszulce. Ci, co nie, jeszcze może nie wiedzą, Adrian jest trenerem U17 reprezentacji Polski 3x3. Prawda to? Prawda, razem z Arkiem Kobusem prowadzimy ten zespół. Słuchajcie, no my tutaj jesteśmy po to, żeby podsumować mecz, który przed chwilą się zakończył, no niestety naszą porażką. Zobaczymy sobie jeszcze tylko, żeby nie było, wynik 69-61 dla Izraela. Pierwsza kwarta, piękna szarańcza, chaos i destrukcja była, ale potem chyba troszeczkę akumulatory były wyczerpane. Izrael się gdzieś przyzwyczaił, no i tutaj będziemy sobie omawiać i statystyki na gorąco. Na pewno mocno kibicujemy. Mecz następny Polacy mają z Niemcami w niedzielę. I chciałem was zapytać o wasze zdanie na temat tego meczu. Czy była szansa, czy nie było? Co wam się podobało, co nie? Mroko, ty zacznij, bo jak Radzia wypuścimy, to... To go nie zatrzymamy. Ale Radziu, to jeszcze Mroka odpalę, no to tutaj ktoś napisał, nie ktoś, Dominik napisał, że Polska w obronie w pierwszej kwarcie broniła niczym Siechnice Radka. To jest komplement, bo piękna była obrona, wielka. Ale nie w ostatnim spotkaniu, czasami mamy taki zestaw, taki broniący, takich hartów wypuszczam i mi się ta pierwsza kwarta właśnie chyba to przypomniało, że hartów wypuścił ten Milicic i oni zrobili dobrą robotę, ale Mroko. No to, co widzieliśmy na początku, czyli już zgrupowanie, to jak przygotował teren Milicic, widzieliśmy w początkowych minutach meczu coś nowego. Reprezentacja Polski, która napiera, która gra popularną szarańczę na całym boisku. Myślę, że na poziom europejski jest to dosyć unikatowy temat, bo rzadko się widzi, żeby aż tak napierać drużynę przeciwną, łącznie z wysokimi, czwórka, piątka też tam próbowała odcinać. No i super przyniosło to rezultat, widać, że nasi byli napompowani, uwierzyli w słowa trenera, że to będzie nasz znak rozpoznawczy i dali się jakby przekonać temu, żeby tak grać i naprawdę to było agresywne. Natomiast muszę tu szybko przejść do dalszej części meczu, że klasowe drużyny albo doświadczeni zawodnicy, którzy grają gdzieś tam na poziomie europejskim, no zajmuje im to zwykle, no powiedzmy, pół kwarty, kwartę, żeby się otrząsnąć z czegoś takiego. No i dokładnie tutaj tak było, no raczej nikt się nie spodziewał, że nasi będą napierać przez 40 minut i zobaczymy wynik jak z Ligi Juniorów. Że przewaga będzie ogromna. Także bardzo fajny początek. Naprawdę to się oglądało super i myślę, że duma tutaj każdego rozpierała, że z obrony wynika atak, są celne trójki, fajnie, naprawdę. Chociaż jak z Radkiem rozmawiałem, to Radek z kolei inaczej się nakręca. Z ataku wynika obrona. Tak, i fajnie na przykład w trakcie meczu się nie sprzeczaliśmy, nie? Bo ty jesteś zdania, że po co na przykład taki nacisk i tak dalej. I teraz kij ma zawsze dwa końce, nie? Że naciskaliśmy i możemy powiedzieć, że procent był słaby za trzy przez to, że byliśmy zmęczeni, no bo procent był skandaliczny. Bo jakby, no będziemy o tym mówić, o tych cyfrach. Bo byśmy trafili kilka trójek, bo były to otwarte rzuty, to trzymaliśmy kciuki za Garbacza, ale nie udało mu się trafić choćby jednej. To ten mecz był do wygrania, ale mi się na przykład podobał to, co jak gra reprezentacja Polski, to musi mieć jakiś styl grania. Widzieliśmy agresywno, to są młodzi zawodnicy i tego ja oczekuję od polskich zawodników. Błędy się zdarzają i to, co Mroko fajnie powiedział, jak przyszedł, no pierwsza kwarta, jedna kwarta wystarczyła, że zawodnicy, bo mi się najbardziej wysocy zawodnicy podobali w Izraelu. Bo zawodnicy w Izraelu dostawali piłkę na short rollu albo na popie i tak, oglądali, patrzyli, czy mogę podać do kolegi, a najbardziej oni penetrowali do podania. I druga rzecz, zbiegnięcia. Z rogu Izraelczycy mieli to opanowane. Przykładowo naciskam, odcinam zbiegnięcie, ale najważniejsze przy zbiegnięciu jest to, że ja zbiegnę dobrze, ale ktoś musi dobrze podać. I dla mnie Zalmanson, Cohen czy Levi, To znakomita robota. Znakomita robota, jeżeli jakbyśmy my mieli na przykład, że Barcelowski moim zdaniem 2-3 razy obserwowaliśmy, zrolował tak samo, short roll zrobił. Zatrzymał się na osobistych. Dobre wbiegnięcie było, nie wiem, czy to Zyskowskiego, czy kogoś, żeby mu podał tą piłkę, a on tak się wstrzymał. Mi się wydaje, że brakło troszkę umiejętności wysokich grania piłką, ale Izrael też nam pokazał,
na pozycjach 1-2, że to rozgrywanie sytuacji na przykład pod naciskiem, pod presją i granie, jeszcze Mroko fajnie mówił, że granie 1-1, nas szwankowało, że nie było zawodnika, żeby zagrał 1-1, aż się prosiło kilka razy, piłką fajnie chodzimy, koszyczki, ale w pewnym momencie brakowało, żeby mocno zaatakował. Żeby nie mówić, brakowało Slotera, to co robił. On no, z niczego no tak, potrafił no bo, dać słuchaj, coś. Mecz to jest taki żywy albo organizm, też Mateusza. Właśnie no, potrzebujesz Mateusza, w pewnym momencie kogoś, kto zrobi coś z niczego. Bo dlaczego? No, słuchajcie, no, przeciwnik się uczy w trakcie meczu, tak? Tam są trenerzy, którzy na szybko analizują, są doświadczeni zawodnicy i uczą się, widzą jak grasz, więc wystarczyła jedna połowa, widać było w trzeciej kwarcie już zupełnie inna gra w obronie Izraela i to co powiedzieliśmy, że brakowało człowieka, który wziąłby piłkę, tak jak Slaughter i potrafiłby coś z niczego wykreować. Bo pamiętam, że Slaughter jeszcze potrafił trafić trójkę z ręką. U nas na przykład tej trójki nie było, ale dobrze, abstrahując o to, ja bym się też doczepił do tych zbiórek w ataku. W ostatnich dwóch minutach cztery razy daliśmy zebrać sobie piłkę i to też brakowało, że jakby, nie mówię, że zespół nie wierzył, bo też byli zmęczeni. Było widać, że ten Maliczyć dobrze rotował zawodnikami, ale oni byli zmęczeni. Brakowało nam fizyczności. Teraz jest pytanie, czy będziemy naturalizować wysokiego zawodnika, czy będziemy naturalizować na przykład niskiego zawodnika, bo moim zdaniem najbardziej bym się doczepił do rzucających, ale nie doczepiałbym się do nich, bo mieli zadanie, była pozycja, rzucanie, trafiliśmy, tak. Ale bardziej bym się do niskich zawodników, że nie opanowali tego w odpowiednim momencie, bo brakowało pójścia na rzuty wolne, wymuszenia przewinienia i na przykład rozgrywający Mader czy Mekel pokazali na przykład, że w najważniejszych momentach dobre podanie, dobre przytrzymanie piłki. Tutaj w pierwszej kwarcie, jak sobie tutaj zobaczyłem, przez 6 minut Izrael zdobył 2 punkty tylko przy tej szarańczy, a tutaj co ty powiedziałeś, te 50 sekund mówiłeś, że byli w obronie Polacy w ważnym momencie, w czwartej kwarcie 50 sekund ty powiedziałeś w obronie, dwie zbiórki w ataku, przystanie 61-58, 2 punkty zdobywa Koen i to był taki kluczowy moment, który bardzo ważne. Zabił ten mecz. Przede wszystkim działa na fizykę, ale chyba jeszcze bardziej na psychikę. Tylko widzisz, przypomnij momencie. Na przykład procent za 3, bo to mi było znaczy albo już, 17, już, albo 19% za 3. A zawodnicy na przykład Izraela mieli 36%. To jest różnica kolosalna, kiedy wynik jest po prostu... Izrael 8 na 28 za 3 punkty, prawie 29%. Polacy 7 na 36 i ledwo 20%. No to jest kluczowe. No tutaj sobie zapisałem, no Tomek Gielo 1 na 6 z gry. Szenk 1 na 7 z gry. Garbacz 2 na 17. Tylko 0,10 za 3, tylko na przykład... To są, no wiesz, to się tak mówi. Sami graliśmy, każdy by trafił troszeczkę więcej, to można od razu mecz wygrać, nie? Ale... Skuteczność też zaważyła, bo obrona była całkiem niezła przy tej agresji. Z obydwu stron. Przypomnijmy, że Izrael grał, z kolei mi się podobało, Izrael po mądrą obronę grali. Może nie naciskali, ona by tobie się podobała bardziej, Kamilu, bo oni że... mocno tak nie naciskali, ale tak zmieniali sobie. Że mnie nikt nie napiera. Tak, nie, ale chodziło... chodziło bardziej, że tak, zmieniali, zagrali na przykład tutaj może contain, tam na przykład dołem poszli, tutaj na przykład zmienili, tutaj od razu powrócili, dlatego to była... Znaczy mi się bardzo dobrze to oglądało. Fajnie się oglądało, ale parę razy to, co powiedziałem, fleszowanie Olka Balcerowskiego tam na 10 metrze, 8, no to takie ryzykowne było, nie? Tylko tak wysoce... Młyn, jak to się mówi, na wodę, tak? Tylko wysocy zawodnicy Izraela naprawdę dobrze grali na piłce, no dobra, i też zaznaczyłeś, że Zalmanson chyba rzucał A nie jednego rzutu za trzy nie oddał. Czy ty byś wolał? Rozumiesz? Ja bym go, niech on tam stoi, jak wiesz, w NBA 2K22, stoi tam pod koszykiem i rozdaje bloki. Tylko jeszcze Oleg za krótko mi się wydaje, że jest ten Milicic, żeby nauczył 6 strefy. Bloków zrobił Oleg Balcerowski. Tak. No i właśnie to dobrze, że powiedziałeś. Za krótko jest ten Milicic z nimi, żeby to wszystko tak hulało perfekcyjnie. Myślę, że najważniejsze, że zaznaczył, nad czym kadra będzie pracować i do czego będzie dążyć. Fajnie, że ten mecz pokazał, że musimy mieć zawodników chętnych do gry 1-1 i tak jak może niektórzy skazywali Kubę Szenka na to, że minut nie zobaczy jako jedynka, to jak widać na poziomie europejskim, taki zawodnik jest nam potrzebny, bo inni nie grają tego, co on. Czyli się dopytywaliśmy, gdzie jest Marcel Ponitka w pewnym właśnie, momencie, bo potrzebujemy kogoś, kto zwiąże obronę, prawda? I to jest ważne. Rzuty, które dzisiaj nie wpadły, na pewno będą dalej kontynuowane i na pewno trener Milicic nie powie Kubie Garbaczowi, że chłopie, teraz daj na wstrzymanie, bo miałeś trochę niecelnych. Słuchajcie, fajne są elementy, które widać, że ta kadra będzie
nam pokazywać. Agresywna obrona, rzuty za trzy. Dobre przejście, tak, z, dobre przejście z obrony do ataku. A ja bym chciał pochwalić spasionego kota. Właśnie, musimy tego chłopaka pochwalić. Michała Kolendy, pamiętajmy, że to jest debiutant, który zagrał dzisiaj wyśmienite zawody. Troszkę nie miał sił, chyba że jakieś inne powody, bo trener Milicic go szybko rotował, krótkie zmiany dawał mu, ale jeżeli chodzi o granie, tak, zbiórka ofensywna, zbiegnięcia, zauważyłem chyba 2-3 bardzo dobre i rzut, no, nie wiem czy zrobił jakiś błąd, jeżeli chodzi o straty, ale bardzo, 16 punktów, świetnie się wywiązał ze swojej roli. Ty już ze mnie leją, że młyn na wodę. Woda na młyn, panie Adamie, a ty mnie co w kulki robisz? Ja tutaj jestem skupiony i tak dalej. Trzeba pochwalić rzeczywiście Kolendę, bardzo mi się podobał jego mecz. Odważnie, ktoś jeszcze tak na wyróżnienie zasłużył w dzisiejszym meczu? Może nie tyle wyróżnienie, co ja. Naprawdę podoba mi się gra Marcela. Może nie był taki widoczny przez cały mecz, ale ten początek dał taki, Radek mówi, stempel. No to jest jego DNA, to jest jego gra i myślę, że bardzo będzie chciał trener Milicic tego zawodnika, żeby więcej było jego takiej gry. Mocny nacisk, gdzieś kreowanie partnerów. Może chciałbym, żeby więcej trochę na siebie brał, nie tylko podaniami. Jest mega ważny dla tej reprezentacji, widać to od razu. Ja jeszcze bym o jednym... czasami krytykuję na przykład innych ludzi, tylko ja krytykuję zawodników, żeby im delikatnie pomóc. Chodzi mi o Aleksandra Balcerowskiego. Jakby on obejrzał na przykład dwóch Izraelczyków, którzy dostają metr od kosza, 2 metry od kosza piłkę, oni na przykład nie zastanawiają się, żeby zrobić kozioł, żeby podać koledze, tylko żeby zdobyć punkty. Ale u Aleksandra mi brakowało, bo było dobre zawody, ale pod koszem on musi się ogarnąć. Czyli ja bym go uczył tak... Jesteś 2 metry od kosza, puchaczek, musisz opanować puchaczek z prawej ręki na przykład, albo nie wiem, fadeaway na lewą stronę, żeby lewej nie używać, ale brakowało tam, widzieliśmy, 2-3 razy dostał piłkę i od razu szukał oddania, zamiast na przykład bez koziołka skończyć. Mi się wydaje, że to było dobre zawody, bo na kimś ten Milicic musi oprzeć. Musi oprzeć. Znaleźć moim takie zdaniem, Aleksander jest idealnie, tak. Jeżeli chodzi o wiek, o to, co tak. Potrafi. Widzimy, że do rzutu się pcha, ale bym chciał, żeby pod koszykiem, żeby podawał lepiej. Ciasno było w tym pod tym koszem. Oni chyba rzeczywiście liczyli na te rzuty, żeby tak to przynajmniej wyglądało, żeby rzucali i chyba się opłaciło. Wiesz, czy to jest tylko teoria spiskowa? No bo tak to wyglądało, że Balcerowski nawet nie miał gdzie się zrolować. Próbowali tych lotek mu narzucać, też się nie udawało. To jest mądry naród. Jak oni sobie powiedzieli, wy tak naciskacie, męczycie się, to może rzuty 3-punktowe was nie pójdzie, ale te rzuty też nie były takie, wiesz, odpuszczone całkowicie. To było wszystko, nasze rzuty były z akcji, z zagrywki, dlatego to ze były... Ze zbiórek, tak. Mm-hmm. Dlatego ja mówię, że szkoda, że to nie wpadło, ja mam nadzieję, że wpadnie w następnym meczu, ale mi się na przykład ta reprezentacja i ten skład osobowy bardzo, bardzo podobali. Naprawdę uważam, że miło się to oglądało. Tutaj jest pytanie. Hasan, kiedy będzie Gargamel u ciebie? Odpowiadam, że pracujemy nad tym, może się uda zrobić prezent pod choinkę tutaj kibicom. To byłby hitowy odcinek, ale ty musisz przyjść na pewno tutaj. Nie, ja w żadnym wypadku się nie... Uważam, że bardzo fajna rozmowa może być twoja, jako jak to widziałeś, jak zaczynałeś, jak to oglądałeś. Obejrzysz. Oczywiście i wtedy te pytania fajne będą do trenera Ulepa, bo już z dystansem może ten Ulep ma jakieś inne spostrzeżenia. Monika Ambroziak pisze, że chyży na trenera Gliwic. Starałem się na przykład przed trenerem Witką, zadzwoniłem po dwa telefony wykonałem, ale mnie to zabija, że w Polsce nikt się nie chce przyznać do tego, że to wszystko było już powiedziane, doradzał podobno jeden z dobrych skautów, kto ma zostać trenerem i uważał, że trener Witka jest najlepszym kandydatem na ten. Ja bym chciał, żeby w Polsce było coś takiego, jak jest na Zachodzie, przykładowo będziemy rozmawiać o zespole niemieckim, że w Niemczech 3 lata temu był wakat w Ulm i ten Milicic starał się o tą pracę i przegrał z Lakowiczem i to nie jest ujma, że przegra z kimś, albo inaczej, źle powiedziałem. Wybrali kogoś innego. Ja bym chciał, żeby prezesi polscy tak samo, nie wiem, pojechali do trenera, albo trener do nich przyjedzie, porozmawiali o filozofii, jak chce to oglądać, a oni uważają, że tak, ten będzie najlepszy. A ja mówię, no ja bym chciał stanąć w szranki z kimś w rozmowie i wtedy wymagam, bo ja wiem, jakie błędy popełniam, ale nie lubię, jak zwolniają trenerów. Nie jestem fanem. Ale trener Anwilu Włocławek,
chyba oglądał nasz odcinek specjalny dla zakładu bukmacherskich Winner. Radziu tam właśnie mówił, że Watsona trzeba strasznie wyłączyć. Strasznie się przyłożyłem do tego. Dałem z Watsonem wszystkich, niech sobie Watson nie trafiał. I Radziu, przegrałem zakład. Krupnik jest dla ciebie, proszę, ja ciebie zobacz. Dziękuję. Nawet niektórzy, którzy oglądają strefę Hanasa, powiedzieli, jak będziesz chciał, to talerzyk jest... Wspaniała analiza, brawo. Analiza była tak i wszyscy mówili, no pomogłeś też Kanwilowi. Ja mówię, tam jest trener wystarczająco. Ucieszyłem się, jak Anvil wygrał, bo jeszcze Szymon Szewczyk zdobył 22 punkty. No Szymon i Łączka, weterani. Tak, i ja liczyłem na to właśnie, że to jest derby, weterani. Najbardziej się cieszyłem, że wszystkie rzeczy, które sobie zapisałem, nie? I one akurat, wiesz jak... No to jak fajnie. Jest. Znaczy fajnie, że to nie było jakiś rock and science, że wymyśliłeś nagle tak. Coś, czego nikt na świecie nie wymyślił. Nie, ale kolega mi powiedział... I trener z tego skorzystał, ale po prostu było to jeden z założeń. Oni wybrali to, co powiedziałeś. Dokładnie, bo my czasami myślimy, że trenerzy mają, nie wiem, 100, jak w NBA. Wiesz, zastanawiamy się, gramy na przykład mecz, nie, z Rydzyną i mówi, ja cię kręcę, spróbujmy, 1-3-1, ze zmiany na 2-3, tam trapujmy, a potem box and one. Nie, no mamy dwie rzeczy, bo chodziło o trenera Gronka, nie, że ten biedny trener Gronek za stolią te 20 asy zrobi. Jak ja tak patrzę, mówię, przecież dało się to zatrzymać. Cel, nie rozumiem, jak cel potrafi zdobyć punkty na przykład, nie wiem, na 100%. To jest jeden z łatwiejszych zawodników do krycia. No, zmieniasz na każdym razem, nie ma żadnego popu. No, dobry zawodnik, nie? No i patrzę w polskiej lidze, patrzę, a oni grają hard show, a cel tak, podanie koziołkiem, Watson mu podanie, a on tak... Trójka i tak. Ja się tak pytam, po drugiej stronie jest trener, czy po prostu ślepa osoba, nie? No, ale a propos Arona, dobrze, że wspomniałeś. Ciekaw jestem, czy by ci się dzisiaj przydał. Zje, dobrze, niech zje. Co? Czy by ci się mama dzisiaj robiła, przydał, żeby nie zawodnik, było. Pozdrawiam mamusię, bo mama zrobiła krupnik specjalnie dla ciebie. Ale dobry argument powiedziałeś, bo zobacz, my tak mówimy o tej trójce. Zobacz, jakby był cel. Cel palognia. No, trójka dzisiaj niesamowicie nie siedziała. No tutaj to jest jeden z powodów, dlaczego też przegraliśmy. No ale też zawodnicy z Izraela... A mamusia kroiła sama te ziemniaczki? Oczywiście. Zobacz, jak ładnie są pokrojone. Ja cię kręcę. Ale klasyka. Ja powiem, mamusiu Hanasa, naprawdę, powiem ci szczerze... Pani Ania, brawo. Pani Ania ogląda to. Słuchajcie... Ale dobre, no naprawdę, ej... Krupnik to tylko stare roczniki robią. No ja próbuję krupnik zrobić, nie moja wychodzi. Moja ciocia jeszcze parówki tam rzuca. Ale moja teściowa robi najlepszy krupnik. Ale pocięty, żeby nie było... Ale czuć jeszcze... Dużo pieprzu dawa. Ale pieprzu. Krupnik musi być troszkę grzyzący. Musi pieczyć. Jam Madar 3-13 z gry. Rafael Menko 1-5. Dobrze, ale pociągnijmy temat. Izal Manson 1-7 i to były trzy osoby, które miały słabszą skuteczność. U nas tak, Gielo 1-6, Garbarz 2-7. Nie, powiedz mi wysokich Zyskowski i Gielo za 3. Zyskowski 1-2 za 3, Gielo 1-4 za 3. To nie jest tak źle. No ale tutaj mamy na przykład, to jest też ciekawa statystyka, nie wiem, czy to się ktoś nie fiknął. Jakub Nizioł grał 5 minut i ma minus 14 z gry. W sensie minus 14 plus minus. Plus minus. No nie jest to na pewno chluba, bo grając mało, mając duży minus na plus minus, to na pewno nie jest dobra statystyka. Trafił w taki okres ale meczu, też trafił na taki przedział czasowy, trochę niezbyt dla nas korzystny. Ale wróciłbym jeszcze do tej pozycji 4 i do tego, co powiedzieliśmy o Aronie. Dlaczego? Bo wiadomo, jakie jest podejście i założenie tej kadry, tak? Odmładzamy 9-2 rocznik i młodsi. Wszystko to rozumiem. Fajnie, że ta zmiana pokoleniowa jest. Natomiast powiem wam szczerze, że no ja nie chcę tego Zyzia na czwórce. Uwielbiam go jak gra. Uważam, że ma świetne umiejętności, żeby zagrać na obwodzie. I myślę, żeby się nam przydał. Myślę, żeby się nam bardziej przydał grając na pozycji numer 3, właśnie z czwórką tego typu jak Aron, niż na czwórce. Może się nie zgodzicie, ale mam wrażenie, że jakiś taki jest niewykorzystany ostatnio. No tak, tylko kto ci tak mówił, trener Emil Rajkowicz, że musi mieć trzech gości, którzy na koźle grają, którzy miną pierwszą linię i tu nie było gościa, który wiesz... Zgoda, to zrobił, było nie dość, że było ciasno, nie było jak to, tego zrobić nawet. Ja się zgodzę po części na przykład z Mrokiem, bo tak samo ja mówię o Dziewie, nie? Że Dziewa powinien grać część na czwórce, część na piątce. I tak samo moim zdaniem Zyskowski powinien chwilę grać na trójce, tam gdzie ma przewagę, bo on na tym close-aucie, znaczy na tym dobiegnięciu, on naprawdę potrafi minąć i wtedy wymusić przewinienie. I teraz patrzymy, czy czwórka
dwójka jest mocniejsza od niego, czy na przykład, czy trójka jest mocniejsza. I teraz dajesz go w taki sposób. Ja na przykład spodziewałem się troszkę od Zyzia więcej w tym spotkaniu, jakby mu tak mógł dokładnie powiedzieć, ale może masz rację, że te czwórki na przykład w Izraelu były takie, były takie... No, nie kapo, dla niego. Nie dla niego. Ej, no. To były osoby, które nie skaczą, nie popełniają... O, jeszcze zapomnieliśmy pochwalić sędziów. Sędziowie, naprawdę, to co było po jednej stronie i po drugiej stronie, znakomite sędziowanie. A Zyskowski potrzebuje słabszego zawodnika, ale takiego troszkę nie za mądrego. Nie za mądrego, żeby się można ręce gdzieś opuści, a tutaj... No, albo takiego, co by chciał go zablokować, prawda? To ale wtedy przed, a Izraelczycy, patrzy, no dobry gość, ja se postoję, zobaczymy, co się zdaje, nie? Naprawdę tak, mocni tak. Na nogach. Nie, mi się Izrael... Sędziowie mu nie pomogli, więc tak, ten mecz nie wyszedł. 9 strat tylko mieliśmy, więc to wynik super. 17 zbiórek my w ataku mieliśmy przy 18 drużyny przeciwne, to dużo też, nie? Znaczy widać, że te dwa zespoły, jak wyrzucasz dużo za trzy, to te piłki się odbijają, bo mam pretensje o te długie trójki, długie zbiórki. Bo jak dużo rzucasz, to piłka gdzie spada? No ja cię kręcę, ona spada na osobistych. I wtedy właśnie obydwa zespoły nie trafiały, to dużo zbierały. Zbiórka do poprawy obydwu zespołów. Znaczy, no ewidentnie, jak tak patrzysz czysto na statystyki, to procent za trzy punkty zaważył, nie? No. Jakby były głębsze to, co Mroko powiedział o tej penetracji. Mi naprawdę zabrakło takich punktów spod kosza, żebyśmy, wiesz, jakiś rozgrywający. Ale no, mamy takich zawodników, jakich mamy. Ja bardziej bym zmierzał do tego, żeby w Polska Liga, młodzi zawodnicy powinni oglądać reprezentację i zobaczyć, czego ja potrzebuję. Tak, czego nam brakuje jako narodowi czy teraz, zawodnikom na mojej pozycji w przeciwnej drużynie, co obrona gra. I dzisiaj ewidentnie, jeden na jeden. I z trenerem Kacą rozmawiam. Nie? Ja próbuję moje zawodniczki tam U17 czy U19 nauczyć jednej rzeczy, że gra jeden na jeden zawsze była kluczem do gry w kosza. Nie pick and role, nie na przykład jakieś zasłony, ale gra jeden na jeden. I nagle na przykład nikt nie chce grać jeden na jeden. A to powinieneś od juniora. I ten Kaca rozmawiał, przecież w wieku 13-14 lat prowadzisz teraz młodych. No cały trening gra jeden na jeden z różnych pozycji, z dobieganiem, z niedobieganiem, na całym, na połowie. Dlatego, że od tego się zaczyna. I wtedy widzisz, ty umiesz grać jeden na jeden, to idziesz dalej. Ale bez grania jeden na jeden no nie jesteśmy w stanie. No nie wiem, Mroko, ale jak my zaczynaliśmy, to jeden na jeden to było na każdym treningu graliśmy. Jeden na jeden. Prawda, prawda. Ty też grałeś jeden na jeden dobrze. No nie, nie tylko na prawo. Fajnie się grało. Panie Adamie, poprosimy film. Adrian Mroczek-Truskowski zrobił. A pochwalimy, że to samo było w tym. Pana Mroka pochwalimy, bo pan Noculak w przerwie meczu tą samą akcję znalazł, wyciął i powiedział. Broko, jedziesz. No, widzicie, jak można wycinać w trakcie meczu. Ale udało się. Wyciąłem trzy sytuacje, które tutaj myślę, że będą charakterystyczne dla naszej kadry. Czyli tak, wyjście z Diamondu i powiedzmy piłka przechodzi przez oś i gdzieś znalezienie pozycji poprzez katy, poprzez zasłony niski. To lubi trener Igor Milicić. Ja też. Rzucał Marcel, dobijał Kuba. Natomiast co potem? Szybkie dopadanie i proszę bardzo, przechwyt. To było to, co widzieliśmy w pierwszej kwarcie i to myślę, że to będzie takie DNA naszego zespołu. Kolejna sytuacja, którą też właśnie widzieliśmy w studiu TVP. Meczowym. Tutaj Zyzio myślę, że fajnie wyczuł obrońcę i gdzieś przeczytał, co gra obrona i wyszedł na pozycję. I ostatnia akcja to aut boczny. Bardzo fajna zagrywka i bardzo cierpliwa. Mam nadzieję, że tak miało być, że tutaj na końcu jest tak zwana kanapka, ten pik taki podwójny, bardzo wąski. Otwarta pozycja Michała, który mówiliście, że miał fajny mecz. Naprawdę fajne zagrywki, które na dzień dobry pokazują, że dziś jest pomysł i na strzelców, i na to, żeby piłka krążyła do tej obrony, którą zaproponował ten trener Milicić. I te dwie zagrywki pokazują, że dwa dni treningów. Tym bardziej. I dwie zagrywki wyszły idealnie. Były pozycje i obrona się zgubiła. Zgubiła się przy tych po prostu zmianach. Fajnie to wyglądało. To też pokazuje, że mamy inteligentnych graczy. Potrafimy zagrać do końca zagrywki, które tak naprawdę trener dopiero co ustawił, cały playbook nowy, a my i tak łapiemy, każdy wie, co ma robić. Bardzo fajnie. Abstrahując od wyniku, pocieszające jest to, że myślę, że te mecze i ci chłopcy, którzy grają, to zaowocuje w przyszłości.
I tego, trzeba się tego konsekwentnie trzymać. Tylko pamiętaj, że tą pracę, którą wykonujemy, zawodnicy wykonują w reprezentacji, trzeba przełożyć na klub. I dlatego zawsze proszę, żeby byli polscy trenerzy, ale polscy trenerzy wierzący na przykład w swoich zawodników Polaków. Bo trener Mielczyk sobie nie poradzi, jak nie będzie miał dostarczonych dobrych zawodników, którzy będą na przykład w klubie grali pewnie, czyli na przykład mieli ostatnie rzuty, nie wiem. A co o Polakach, no ale to jakie to ma znaczenie? Nie rozumiem. Przy kadrze, jakie to ma znaczenie? No takie, że na przykład trener Souza może liczyć tylko na lewego, ewentualnie na może Milika. Tylko trener Mielczyk jest w polskiej lidze. No, nie, tylko, no tylko, tak, tak. Tylko, chodzi o to, że oni muszą być czołowymi zawodnikami. Żeby, byli czołowymi. Nie wystarczy, że w Ostrowie, tak? W swoich klubach. Ja myślałem, że chodzi wam nie, o Ostrów. Czyli na przykład, daję przykład. Szenk musi się oduczyć tej akcji, którą gra na przykład w Rosie czy w Szczecinie. Wchodzi pod Wysokiego. Musi znaleźć sobie, obejrzeć to i powiedzieć tak, okej, okay, ostatnia akcja. Powiedz, dlaczego musi się tego oduczyć? Bo w polskiej lidze to działa. A jedziemy do Europy, idziemy do świata, gramy ze światowymi drużynami, to już to nie będzie działać. I wtedy albo sędzia na przykład nie zagwiżdża ci tego przewinienia. Czyli zobacz, naskocz, znajdź pozycję na przykład dla kolegi, wytłumacz jak ma wbiec. I to miał na przykład Łączyński, że nie dostawał bloków, albo nie siłował się z zawodnikami. Na wyższym poziomie już musisz grać troszkę inaczej. I zawodnicy w Polsce muszą nauczyć się właśnie gry na wyższym poziomie, żeby wznieść naszą reprezentację. Muszą mieć minuty, podaję przykład Kolenda czy Dziewa, muszą grać. Czy na przykład Szenk, Pogarbacz jest za granicą? I kogo jeszcze możemy, żeby więcej grał minut? Karolak? Tak, mamy Karolaka. Bracia Kolendowie na pewno. I Kolenda, bo widzieliście, jakoś tak za Kolendą młodszym nie tęskniliśmy, bo ta pozycja rozgrywająca nie była taka jakby newralgiczna, że przez to przegraliśmy, albo że dobrze sobie radziliśmy. Nie widać tam było braku. Tak. Na pewno te jego akcje, które gra w Śląsku, czy w Lidze, czy w Eurocupie, no tutaj aż nie były takie potrzebne. Zresztą no, widać, Izrael był przygotowany, spychali go na prawą rękę, to już nie było takie proste. Ja bym go pochwalił za to, że nacisk był. Niewiarygodnie mi się podobało, że trener Mielczyk zmusił tych zawodników. Rok temu, jak był Cel w reprezentacji, to zauważyłem, że Cel gra lepiej w reprezentacji niż w klubie. Oglądałem go w klubie, to mówię, no, połowę mniej zaangażowania. I to samo tu zauważyłem u zawodnika. Zobaczyłem Kolendę naciskającego, biegającego. Dobrze chłopacy grali. Mi się na przykład to podobało, bo są młodzi. No, kiedy mają tak grać? No? Zabrakło na pewno Michalaka i Sokołowskiego, bo przy tej szarańczy, zwłaszcza Sokołowski i Mateusza Ponitki, który mamy nadzieję dołączy w niedzielę, bo na mecz z Niemcami. I tutaj jest też taka sugestia, shooter 07 roku, jeśli brakuje nam kogoś na trójce, to najbardziej Wacy. Zyzio jest lepszy na mismeczach niż Waca. Znowu, ale ta wymienność robi sporo opcji do wykorzystania, a mamy jeszcze Sokoła i Ponitkę. Zgadza się, tak, Mateusz. Tak. No tylko ja odnoszę się do tego meczu i tego składu, który był tylko, tutaj. Tylko wiesz, Waca jest, tylko wiesz, nie mógłbyś grać tak agresywnie. Rozumiesz, Waca do innego, do innego składu. Zamknijmy już ten temat. No, chłopaki nawet było takie kółku, jakby robili okrzyk i żegnali wszystkich chłopaków, którzy grali. Tam krzyczeli w taki team spirit, albo spirit team, jak to mówi Wojciech Michałowicz, no trzeba się przyzwyczaić, że to jest nowa kadra i raczej nie spodziewajmy się, że nagle trener Mielczyk, zmieniam zdanie, to połowa Wacę, żeby jeden mecz wygrał. Już się z tym trzeba oswoić, tak jak mówisz, dokładnie. Jestem ciekawy, jak Mateusz wróci, jak będzie wtedy, kto straci minuty, jak będzie właśnie rotacja, bo mi się wydaje, że w tym meczu trener Mielczyk próbował wszystkich, a już z Niemcami, bo cały czas obserwuję ten mecz z... Właśnie, zobaczymy sobie mecz. 61-56 jest dla Niemców, Estończycy walczą. I teraz jestem ciekawy, jak będzie nasza reprezentacja grała w meczu, kiedy musi wygrać. Bo zobacz, jak tutaj nie musiałeś tak wygrać, jak grałeś na wyjeździe, u siebie musisz wygrać, pilnować wyników. Ale w mecz z Niemcami grasz u siebie i musisz wygrać. Bardzo ważny mecz, bo trzy drużyny wychodzą z grupy, tak. Potem jest dalsza faza, w ogóle 32 drużyny podzielone z Europy na 8 grup, no i też trzeba zająć to trzecie miejsce, bo... Trzeba, bo jeżeli... tam się później gra w eliminacjach do mistrzostw Europy, a tak eliminacjach to jak, Do eliminacji, tak. Jak chyba jesteś ostatni, to grasz eliminacje. No mówię, jeżeli będziesz na czwartym miejscu. Tak, więc to trzecie to trzeba zrobić. Ale pamiętajmy, żeby awansować na mistrzostwa świata, to na przykład to trzecie miejsce, to jest po prostu już masz... Ciężko. No myślę, że raczej zagrasz po prostu mecze w drugiej grupie. Ciężko będzie myśleć o awansie. Musisz myśleć o drugim miejscu, czyli na przykład, wiesz, zająć przed Niemcami. Musisz wygrać te trzy mecze u siebie, a z najsłabszym musisz wygrać, czyli cztery. Cztery to jest jakby...
Słuchajcie, co będzie mówić przyszłość jest ciekawa, nie zapominajmy, że jest Sochan, że jest Milicic Junior. To naprawdę może być zespół taki, kurde, który może dawać dużo radości na lata. Jak czytałem wywiad z trenerem Miliciciem, mówił, że Mateusza Ponitkę będzie dawał też na jedynkę. I to też może to być. Pewne. To, co robi w Petersburgu, dokładnie. Będzie kreował grę i to na pewno będzie widać w niedzielę. Tak jak trener Igor prowadził zespoły przez ostatnie lata, wysokie jedynki wysokie albo skrzydłowi, którzy grają na tak, piku, więc tak. To było raczej pewne, że Mateusz dostanie piłkę i będzie kreował. Mi się to podoba, bo byłem na meczu w Żalgirisie, jak Mateusz grał, on naprawdę wybiera, jeżeli chodzi o jego decyzyjność w podaniu, czy podać do rolującego, czy podać na obwód, no on prawie się nie myli, czy zaatakować zawodnika. Poza tym jak widzimy, jak size robi, ma znaczenie, czy zawodnik z Izraela, czy nasz Kuba biedny, jak dostawał się pod basket, czy gdzieś w okolicach no tak, ale pola 3 sekund, to bardzo ciężko zagrać. Co by nie mówić, size w tej kadrze jest. Jest przyszłość, bo tak jak powiedziałeś o Sochanie, czy Sokołowskim, czy Mateuszu Ponitce, na tych pozycjach 1, 2, 3, 4, teraz jest pytanie, na kogo trener postawi? Bo tutaj mówię, zobaczymy, co będzie z Sochanem, ale wtedy już masz dużo tych zawodników i te minuty, kto będzie liderem. I teraz jest pytanie, czy będzie naturalizowana jedynka, czy go potrzebujemy, czy będziemy kombinować z Mateuszem, bo mi się ten pomysł bardzo podoba, bo ja nie jestem zwolennikiem, wiesz, nie byłem nigdy rozgrywającym, ale mi się podoba, żeby każdy umiał kozłować, każdy umiał podawać, każdy umiał, że taka jest koszykówka i się nie obrażajmy, że na przykład nie jestem fanem niskich rozgrywających i tak dalej. To odchodzi, ale ten size jest po prostu, jest taką przewagą, jak masz długie ręce i masz na przykład te 7 centymetrów, potem w zasięgu ramion masz 10 centymetrów, no to robi różnicę. Jak ja ci... To po co napierać, aż tak bardzo się stanie? Ktoś ale powie, masz po size napierać? I napierasz? No to już w ogóle jesteś, to więcej siana zarabiasz. Wyobrażacie sobie w niedzielę, jak wyjdzie zestaw, no powiedzmy na obwodzie, dwóch braci Ponitków i Garbacz, to w pierwszej kwarcie to goście nie powinni połowy przejść. Jakby tak chcieli usiąść. Myślę, że no, nie mogę się doczekać, bo jeżeli tylko ta intensywność zostanie utrzymana, ale myślę, że siły mnie zabraknie, to naprawdę jestem ciekaw, jak Niemcy będą wyglądać. Bo naprawdę szkoda tego meczu, że byśmy byli do ogrania. Nie, no 3 trójki byśmy trafili, to jest normalny nas poziom. Ej, 29%, 28%, to jest normalny poziom. I byśmy wygrali ten mecz. Dlatego szkoda mi Kuby Garbacza, bo kibicowałem, trzymałem za niego kciuki, bo podoba mi się jego jakby, że wielu zawodników, którzy przy 0,6 przestaliby już rzucać. A on dociągnął do 0,11, powiem ci szczerze, szacunek. No i podoba mi się, że trener Miliścić przy 0,11 jeszcze rozrysował aut no, na sam koniec. 0,12, masz rację, tak. Dla niego, tak. Więc... No ale też wygrał, no powiedzmy sobie szczerze, Mistrzostwo Polski. Tak, dlatego mi się podoba. Wierzy w tych zawodników, pokazuje, że każdy dostał szansę. Dzisiaj wszyscy zagrali. Więc też każdy wie, co trener oczekuje. Przy tym 0,12 miał plus minus, tylko minus 3. Nie, no to się to opłaci. W ogóle. Jak dobre rzuty robisz, cała akcja na przykład jest pod ciebie. Patrzę, że Niemcy tylko jednym punktem, 61-60 prowadzą. Jeszcze, będziemy to zaraz do Niemców przejdziemy, tak. Dalej policzymy 3-punktowe. No tam mówiłem Gielo 1,4, Garbacz 0,12, Schenk 0,1, Nizioł 0,1, Zuziu 1,2, Balcerowski 1 na 3 i tu jest tak, Łukasz Kolenda 0 na 2, Ponitka 1 na 3 i Karolak 0 na 3, to strasznie dużo, tak tej jednej trójki od każdego brakowało. Ale wiecie co, nie wiem czy, chyba rozmawialiśmy w trakcie meczu, wiecie kogo mi najbardziej, ty powiedziałeś chyba, kogo ci brakowało. W pewnym momencie, jakby trener mógł wystawić dyrektora reprezentacji, żeby się szybko rozebrał, bo mówcie, to była idealna akcja, w pewnym momencie było tak, mówi tak, czekasz na tego koszarka i mówi tak, niech on zrobi tego pika i niech to rzuci. I tak mi brakowało, a tak patrzę, mówię tak, Łukasz jest w tym garniturze i tak mi się odwrócił, ty idź się szybko przebierz, bo brakowało jego, jakby on tak spokojnie jak w Legii, pamiętacie, w Legii zagra tego pika i mówi tak, podam i se rzuci tego. Ale z drugiej strony właśnie, nie mam nic do koszara, wiadomo, żeby to ogarnął i pewnie dałby taką akcję, tylko tak. Widzimy, czego nam brakuje. Jeżeli ci chłopcy chcą wejść na wyższy poziom, Kuba Karolak, Kuba Schenk, Michał Kolenda i tak naprawdę większość z nich, to widzą, czego brakuje. Na polską ligę to starcza. Dobrze. Ale to będzie za mało. Dobrze, ale do czego jest? Ja jestem jeszcze, nie umiem być trenerem, to przyznaję, ale połączenie na przykład 10 młodych i dwóch na ławce niech będzie dwóch doświadczonych zawodników, koszarek na przykład, bo co, Pini był w najważniejszych, bo to dużo nie grał,
ale tak, spenetrował, dobrze podał. I chodzi o to, że w reprezentacji jednak zgodzę się, w klubie bym się na to nie zgodził, ale w reprezentacji potrzebujesz jednego gościa, bo zaczynałem, bo najbardziej mi brakuje, wiem jaki jest cel i wiem koszarka, ale jakbym miał kogokolwiek powołać do tej dwunastki, tych zawodników, to bym wziął koszara i na dwunastego, mówię, koszar, posiedzisz sobie, będę cię potrzebował, to wejdziesz na parking. Nie będę cię potrzebował, będziesz sobie, ej, cel, super grasz, rozumiesz, ale jak cię będę potrzebował, to wejdziesz, walniesz trójkę i zejdziesz. Ale i tak się bije z myślami, że Łukasza bym chciał. No wiem, że ma... No, ale jest... to tak samo Adam Waczyński, no słuchaj, chłop w Hiszpanii, kurde, coś gra niesamowicie. Nie, to jest coś innego. Jeżeli chodzi czemu? Na piłce... Nie. Aż na piłce? Chodzi ale o to... też chłopak potrafił zagrać. Na ale nie, ale mi ma zmienników. Rozumiesz? Za Waczyńskiego ma zawodników, a za koszara, no nie obrażając Szenka i Kolendy, Szenka i Kolendy, no to nie korciło cię w tym meczu, jak widziałeś, że... No słuchaj, no na pewno... Szenka nawet nie patrzył na kosz. Brakowało mi w trzeciej kwarcie po prostu osoby, która właśnie to by ogarnęła na dwie, trzy akcje. Tak. I może faktycznie, ale no ja rozumiem to założenie. Nie, dlatego ja też rozumiem ten Ramiczycza i nie mam z tym, wiesz, nie polemizuję. Jeżeli za rok spotkały się i chłopaki zrobią taki progres, że na Europę będziemy spokojnie sobie radzić w takich meczach, to warto było. To warto było. To się przychylę. No właściwie wszystko tutaj, jeśli chodzi o ten mecz, przerobiliśmy. Jest pytanie też Shooter 07, czy jest miejsce w tej kadrze dla Mazurczaka? Akurat nim size'u nie zrobimy, ciężko pomyśleć o roli dla niego, prawdę mówiąc. Dla mnie nie. Bo mógłby się przydać dzisiaj, nie? Nawet, czy nie? Ja nie jestem fanem jego talentu. Na pewno lepszy organizator od Łukasza Kolendy, natomiast no, myślę, że to nie jest dzisiaj to wybór trenera Igora. Trzymamy kciuki za chłopaków, no bo to jest... Ale nie sądziłem, że Estończycy będą tak walczyć. 64-64. Niemcy u siebie, powiem szczerze, wiadomo, że to trzecim garniturem, ale okej. Remis. Tak jest. Minuta do końca. To będziemy obserwować, jak będzie mecz się skończył. Ale wyniki, nie? Wyniki, to przejdziemy, nie. Przejdziemy do analizy. Od razu zakłady bukmacherskie Winner. 20 zł bonusu od Winnera. A to dopowiemy, co trzeba będzie zrobić. Panowie, no co jeszcze, co byście dopowiedzieli do tego meczyku? No widzimy po to wynikach, też... że nerwy chyba, co? Tak. Właśnie, bo ja się strasznie, dawno się tak nie denerwowałem oglądając mecz. Jak widziałem, jak chłopaki, kurde, idą, już mi kumple pisali, czy oni to wytrzymają, to ciśnienie, nie? Tą intensywność. To bardziej bym się martwił, jak do Polski wrócą, bo tam to pierwszy mecz na euforii grasz, Przepraszam, a zobaczymy jak u siebie będzie, kiedy wiesz, jesteś jakby faworytem, bo już u siebie, przecież wiadomo, zespół niemiecki jest, wiecie, że w klasyfikacji jest o jedno miejsce przed nami albo dwa. My jesteśmy 13 miejsce w tym, a Niemcy są na 11, ale my jesteśmy jakby faworytami w meczu z Niemcami, bo mi się wydaje, że już dużo powiedzieliśmy i wszystko, co miałem, to już więcej nie mam. Tak? Wytraciłeś wszystko? Wytraciłem wszystko. Bo teraz Niemców. A propos, koszulka jest, kadra 3x3, jest też pytanie od Mariana 2K, czy ktoś z kadry 3x3 ma szansę na wejście do kadry 5x5? To by w ogóle też ciekawy był transfer, nie? No to byłby transfer... Za moje przetarł szlaki, ale w drugą stronę. To byłby transfer, ale myślę, że to może być pytanie takie na przyszłość, że ta kadra 3x3 może niektórym, ja mam przynajmniej takie zdanie, że mogłaby otwierać, jeżeli chodzi o umiejętności, właśnie o tym, co powiedzieliśmy dzisiaj, 1-1, sama umiejętność grania pod presją, czy stworzenie takiej presji, takich warunków. Handoffy, gra bez piłki, co dzisiaj pokazali zawodnicy z Izraela. To myślę, że mogłoby pomóc w takiej indywidualności, w indywidualnej grze. I to mogłoby otworzyć, nie wiem, gdzieś tam drogę do kadry 5x5. Czy dzisiaj taki zawodnik z aktualnej kadry 3x3? Ciężko powiedzieć. No jest tam Adrian Bogucki, jest Filip Put, jest Gołębieski, jest Matczak. Może Fifek, który gdzieś tam się był w szerokiej... omawialiśmy nawet tą kadrę, że mogłoby być dla niego miejsce w szerokiej reprezentacji. Ciężko powiedzieć na dzień dzisiejszy. Na pewno jest grono zawodników, których gdzieś tam i trener Rękiel widzi i myślę, że obserwuje bacznie trener Milicic. Ale bardziej takie pytanie pod kątem tej przyszłości, czyli tych naszej zdolnej młodzieży. Która bo ja właśnie bardziej zmierzałbym do tego, U17, czy tam czy nawet dalej. Tam są naprawdę, są fajni chłopcy, utalentowani, natomiast to jest wszystko melodia przyszłości. To trzeba bardzo dużej pracy, jak widać.
niech każdy popatrzy sobie na Marcela i prześledzi jego drogę, jak to wyglądało, jego fizyczność praktycznie od grup młodzieżowych wyglądała w ten sposób. Wyróżniał się niesamowicie. Pamiętam, jak przyszedł na trening w Zielonej Górze, no. Nie wiem, 16 lat miał, gonił chłopie, tak? Ja mi aż wstyd było. Sam pamiętasz, nie? Ja Mistrzostwa Polski na Mieszczańskie oglądałem, patrzę, co to za zwierz, nie? Tak, tak. No pamiętam, też no, oglądałem. Wydaje się, pamiętasz to, nie? I on poszedł, potem chyba do Stanów. Chłopak wyjechał. Się wyróżniał na tle rówieśników i myślę, że to jest taki w tej chwili człowiek, na którego młodzi koszykarze powinni patrzeć, że styl gry, umiejętności, doświadczenie przychodzą, ale ta agresja, ta nieustępliwość, to jest i fizyczność. Myślę, że, i fizyczność to dzisiejsza koszykówka fizyczność, no, naprawdę trzeba, dzisiaj trzeba tyrać, naprawdę. I to na każdym poziomie. To nie jest tak, że ty w pierwszej lidze albo w drugiej lidze możesz być jakiś słabo przygotowany. To jest tyranie. To ci tylko może pomóc. Czy koszykówka 3x3 w tym pomoże? Moim zdaniem tak, mogą się trenerzy nie zgodzić, ale te poszczególne elementy z koszykówki 3x3 myślę, że można spokojnie wykorzystać w przyszłości. Czy kuzyn Radzia Joffy napisał, Joffy Grossel to najlepsza dla nas opcja zawodników, których można naturalizować. Mówi się jeszcze o 30-letnim jakimś amerykańskim zawodniku, nie pamiętam. Oglądałem tego zawodnika amerykańskiego. Kakosezowie tak, obaj. On był w tym, Lawuę chyba mi się wydaje, z Lawuę. To co Śląsk był, to nazwisko się... A to obwodowy? Tak, ale klasyk. Jeżeli chodzi o penetrację, o takie chyba granie, to jest super. To po dzisiejszym meczu to kogo? Jakbyśmy w niedzielę mogli naturalizować, to kogo? Wysokiego czy... Ja jestem wredny i powiedział, że żadnego. Jestem wredny, bo mi się, tak jak powiedziałem, zobaczymy za rok, czy się bym pomylił. Ja bym też wytrzymał z roczek. Ja też bym wytrzymał ciśnienie, dajesz sygnał, przed chwilą dałeś sygnał chłopakom, każdy ma szansę, nadzieje, tak? Nowa karta, nadzieja. I teraz naturalizujesz i już ten gość sobie myśli, dobra. Zobaczcie, Estończycy wygrali 2 punktami z Niemcami. Wow! Rozumiecie, jaki mecz teraz jest ważny? W Niemczech wygrali. Rozumiecie? Bo to nie chodzi o to, że pomoże być tak, że oto czwarte, trzecie, drugie miejsce będą się trzy zespoły miały podobny bilans. No to zobaczy, tym bardziej tych dwóch trójek brakuje celnych, bo to mogło być fajny start. I jeszcze tutaj się z Mrokiem troszkę sprzeczaliśmy. Ja się zgodziłem o ostatniej akcji, bo nasi zawodnicy, jakbym taki minus miał powiedzieć, bo moi w Siechnicach też nie pilnowali tego na końcu, ale jak grasz jak grasz w grupie, to każdy punkt jest walny. Było 6 punktami, czy grać na przykład, to jest pytanie do trenerów, 6 punktów jest i masz 24 sekundy. Czy na przykład grasz o zwycięstwo, teoretyczne zwycięstwo jeszcze masz, czy bronisz wyniku, bo możesz przegrać 3-4, tak? A przegrałeś 7. I Garbarz zapala truje taką. Zapala, dwie trójki zapalił. Z autu, aut był pięknie rozrysowany. Te 30 sekund do końca rzucił takie z ręką, bym powiedział. Tak, z ręką. I teraz masz pytanie, czy wolisz przegrać? I teraz 2 punktami Niemcy, wiadomo, będziemy omawiać Niemców i ich problemy zaraz, ale zobaczcie, Estończycy wygrywają. Dlatego bez tych zawodników najlepszych, czyli euroligowych i tak dalej, te reprezentacje najlepsze, to one, wiesz, to nie jest tak, że na pewno z nimi przegrasz. To jest walka. Estończycy walczyli z Niemcami, wygrali, nie? I teraz my pojedziemy do Niemców. Niemcy będą już pod presją taką, że będą 0-2. Czyli do Niemców to teraz nie pojedziemy. My gramy, czy u nas grają. I teraz, wiesz, Niemcy, tak druga porażka, to tak patrzysz, mówisz, do Niemiec. I tak patrzysz, mówisz, okej, mamy takich zawodników w NBA, no, mamy kilku zawodników w NBA, a my się nie dostaniemy, będziemy musieli zaczynać preeliminację. Nie, myślę, dobre, jeszcze jest jedna osoba, jeśli mówimy o atletyzmie, Kacper Kłaczek robi furorę w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy tam Radziu go zarejestrowałeś, ale tam zwierz taki skacze. Tak. Robi furorę, to prawda. Wygląda na niesamowitego atletę. Myślę, że to jest wszystko w tym DNA, które chce zapisać trener Milicic. Myślę, że to idealny zawodnik dla nas. Mi się wydaje, że też trener Milicic jakby chciał tej posady, bo ta posada jest bardzo fajna, bo praca z takimi zawodnikami, jeszcze mówi się o Sochanie, tak. Który może zmienić tą reprezentację. Czy były takie domysły, że on mógł grać w tym zespole, czy by pomógł i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że te zbiórki to by zebrałby to. Czy na pozycji 3-4, on by troszkę pomógł, ale za rok zobaczymy, co się to będzie wydarzyło, jak będzie ten drugi, awansujemy do tego drugiego etapu i wtedy ta reprezentacja z większą ilością zawodników naprawdę może funkcjonować bardzo, bardzo dobrze. Kibicom jeszcze możesz powiedzieć teraz to zgrupowanie kadry 3x3, to jest przygotowanie do? Bardziej taki przegląd.
nazwisk, wojsk. Przegląd wojsk. No nie, nie ma co ukrywać. Sezon 3x3 jest ten, zamyka się, więc myślę, że teraz ten trener chce przejrzeć, sprawdzić ustawienia. Mamy trójkę olimpijską, która jest teraz na zgrupowaniu, pewnie sprawdza ustawienia, różne zestawy z Zamojem, z Pablo i z Rduchem. Różni zawodnicy tam są próbowani. Dobrze, no, trzeba to rozwijać. Słuchajcie, no umówmy się, no, za 3 lata Pablo będzie miał chyba, nie chcę mu wypominać, ale 41 lat bodajże. No, będzie musiał się dobrze prowadzić. Dominik Olejniczak do 3x3? Nie? Z tym rzutem nie jestem taki przekonany. Ale no, myślę, mówisz, że Suli okej, no to jaka to różnica? Wiesz co, no to wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało. Na pewno, ilość zawodników z PLK, którzy będą przyjeżdżać na zgrupowania 3x3, podniesie sam poziom trenowania i tych zgrupowań i podniesie świadomość zawodników, że w tym można fajnie pograć i to jest coś fajnego, prawda? Są mistrzostwa, są igrzyska, są mistrzostwa Europy. Słuchaj, no nie wszyscy się zmieszczą w kadrze Igora Milicicia, niektórzy mogliby zagrać w kadrze Piotrka Rękiela. A najbliższa impreza 3x3 to? Najbliższa impreza... To Paryż chyba nie, czy Paryż? Nie. No masz po drodze jeszcze Mistrzostwa Europy, jest cykl pro, w którym na pewno nasza drużyna będzie chciała zagrać. Także, no słuchaj, od lutego i marca grania... Bardzo dużo, także tak jest do czego się przygotowywać. Jeszcze ta Liga Lotto. Myślisz, że może się zdarzyć tak, że... bo to tak się nie może zdarzyć, bo to musiała być Liga zewnętrzna, ale że w 3x3 będziesz więcej zarabiał pieniędzy niż 5x5? Może do tego w Polsce dojść? No, czy więcej zarabiał do jakiej ligi? Do polskiej? No, to mówię, może, no 5x5 i 3x3. To może tak być, jeżeli się poświęcisz, jak pokazała drużyna łotewska i dojdziesz do poziomu tego, że jeździsz na każdy turniej World Tourowy, to w skali roku, tak, taki budżet możesz sobie zgromadzić lepszy niż za 10 miesięcy w PLK grania. A to, no, to jest ciekawe. Mój telefon albo szwankuje, albo moja strona. Niemcy wygrali 60, przegrali. Czekaj, co tu no jest? Właśnie, dlatego ci powiedziałem. 3 sekundy do końca jest teraz. A 67-66. A dla mnie było tak, jeszcze chwilę. Że był koniec meczu, moja stronka pokazała. Radziu, no co ty? Estonia prowadzisz jednym punktem, tak. Przynajmniej tutaj 3 sekundy do końca. To już spamowałeś tutaj trochę, ale mi też już nie przepraszam, ale to moja strona. Flaszka skończona. Internet ty masz za słaby, albo nie zapłaciłeś i ci z kabla powinieneś. Nie, bo to jest, tutaj jesteśmy w bunkrze, dlatego to wolno schodzi. Tarczyński, Arena Wrocław, panie. Jaki bunkrze, panie. Nie ma żartów. No to poczekajmy jeszcze chwilę. Estonia wygrała, już to nam piszą, ktoś ma szybszy internet od nas, Lucky Loser. Tak. To co, to przechodzimy do meczu, który odbędzie się w niedzielę. Hala Globus, godzina 20, transmisja w TVP Sporta, jak dzisiaj. Polska kontra Niemcy, no fajny meczek w piłkę nożną, to wiadomo, emocje od razu. No, historia. Razu Sebastian Mila, wiesz, bramka na 2-1 ale powiem, w Warszawie. Że to, co Sebek zrobił, jak ja to pamiętam, to nie, mi się daje pół... Gol! Jaki sprint, ja uwielbiam, jak zawodnicy robią po bramce. No potrafią sprint do sprint tej, życia. Sprint życia. Jeszcze tam i do Masera zbiło. Ale piękny mecz. Ja przypominam sobie chyba za kadencji trenera to najpiękniejsze zwycięstwo. Tak jak Polacy wygrali z Chorwacją w kosza, jak grali po prostu Vergo. Czekaj, ile to było? To już ponad 7 lat temu, 2014. Ale Sebek, jak ja się cieszyłem, bo lubię Sebka i naprawdę jak on to strzelił, nie, to było coś pięknego, łza się wokół, bo naprawdę wygrać z Niemcami. Szkoda, że nie ma tej atmosfery w kosza, nie? Bo co to, nie? I potem wspominamy, no tą trójkę, którą dałeś z Niemcami. Bo ja się przygotowałem, wiecie, ja grałem kiedyś w kadrze, dla tych młodszych, byłem tam. Czasami wchodziłem na parki i mój ostatni mecz zagrałem z Niemcami. Trener Kacurin wpuścił mnie na Dirka Nowickiego. Naprawdę? Naprawdę? Musimy to zdać. Mamy to gdzieś? Nie. Kryłeś Dirka? I co? W ślisko od razu? Ej, powiem ci szczerze... Ale sfaulowałeś go z razy. Wiecie co? Najbardziej się zawiodłem tym, że Dirk mnie nie poznał. Po tym, co mu zrobiłem, jak wróciliśmy do tego samego hotelu na następnego śniadania, chciałem mu powiedzieć hello albo coś takie... Po niemiecku trzeba było. Guten Tag. Chciałem mu powiedzieć Guten Tag, możliwe, a on koło mnie przeszedł, jakby mnie nie znał. Nie? Ale... Później sobie pomyślałem, co ja mu zrobiłem takiego, nie? I zobacz, trener wypuścił mnie i mówi tak, Radek, kryje, w pierwszej piątce wyszedłem.
W pierwszej piątce wyszedłem i trener mi powiedział, że krył Dirka Nowickiego. Ja mówię, okej, okay, masz dać z siebie wszystko. Dałem z siebie wszystko, zrobiłem 4 przewinienia w 3 minuty. Nie rozumiałem tych sędziów, graliśmy na ich terenie, dlatego byli stronniczy, bo oni każdy kontakt z nim, rozumiesz, traktowali jako fał, a ja tak, odcinałem go, stanąłem mu raz na ofens, on zrobił, rozumiesz, nic nie działało, żadne rzeczy, on był wtedy w formie, bo on grał w tym ja Dallas o coś więcej, rozumiesz, bo ja nie chcę mówić, jaki to był czas, ale to było chyba 14 lat temu, to on był dobry, nie? Cieszyłem się jak dziecko, że zagrałem, chciałem autograf, ale mieliśmy wymianę zdań, bo on coś powiedział do sędziów, że co to za gość, tutaj mu się podkłada, bo się podłożyłem. Was jest los, powiedziałem. Ale on miał do mnie straszliwe pretensje miał i ten Kacurin stwierdził, że w drugiej połowie już nie wejdziesz, żeby go nie niszczyć. Albo gospodarze poprosili, żeby tego faulu nie zbawił. Albo z Dallas zadzwonili, nie? Rotehare, nein. Powiedzieli, że nie. Ale słuchaj, Radek, ja mam... Ten na dworcu, na lotnisku ten Kacurin powiedział, dziękujemy ci za wszystko. I to było moje ostatnie spotkanie. Ale poczekaj, to wróć. A spotkanie, u kogo to było spotkanie przeciwko reprezentacji Włoch? To było na Mistrzostwach Europy. To z Andrzejem było. No to słuchaj, to ja nie zapomnę. Radosław wchodzi na zmianę i myślę, że Andrea Barniani do dzisiaj pamięta ten występ, nie? Wchodzi jakiś rudy facet naprzeciwko gościa, który gra w NBA i naprawdę źle nie gra. Jest tam gwiazdą i w chyba 30 sekund gość 2 ofensy popełnił, nie? Jeden na połowie. Jeden pod koszem i drugi oni wyprowadzają piłkę tam po niecelnym naszym i Radek, rozumiesz, stanął na połowie Barnianiemu bez piłki. Bez piłki. Kontakt ten klasyczny bez piłki. Sam to wymyśliłem. Rozumiesz, to jest tak skuteczne. Ludzie biegną do szybkiego ataku. Wystarczy się tylko zatrzymać. Myślę, że nie. Zatrzymać. Widok twarzy Barnianiego niezapomniany. No, ktoś zwariował, że po NBA jest w stanie ktoś mu stanąć na połowie. Trenerowali mi like torpedo hit. Ale wiecie co, jeszcze tam zdobyłem jakieś punkty. Jak ja się cieszyłem, bo graliśmy wcześniej z Francuzami, ten mi nie wpuścił urlop, a ja chciałem z Francuzami pokazać i potem wpuścił mnie na te Włochy. Jak ja byłem, wiesz, ja półhaczek, trafiłem wolne, złapałem na ofens, no mówię, wszystko co ja się dotknąłem, to wiesz, to zamieniłem w złoto, nie? Ale nie wygraliśmy meczu. No nie, ale tamte mistrzostwa były sobie, super. Tak, naprawdę. Lubię trzy świetne mecze. Tak. Ludzie nie doceniają Wyrównane. Tych mistrzów, bo my graliśmy ze Słowenią, Francją i... Ciężko było się dostać. Nie, no, dostać. I jaki format mistrzów? Miałeś w grupie najlepszych na Europie. Jeszcze do FIBY mówię. Jeszcze jak dobrze byliśmy przygotowani, bo nie my mieliśmy tak jak teraz. Mecz, 2 dni wolnego mecz. Tak. Było tak, środa, czwartek, piątek. Tak, rozumiesz? Trzy mecze z rzędu. Byliście po mistrzostwach już 3 dni. Trzy dni. Wiesz, nie poczułem, że były mistrzostwa. 3 dni zakończyliśmy. To już jakieś zwiedzanko było potem? Nie, w żadnym wypadku. A to było wtedy, co Iwo tam zakadlowali? To też historia Iwo Kitzinger, Marcin Kosiński, kurczę, przydałby się też do takiej rozmowy, ale nie wiem, co tam u niego. Był ostatnio we Wrocławiu. Był, tak? Ale u ciebie był, czy co? Nie, no takie doszły mi informacje. ale grasowo, kurde, też by było. Może też go zaprosisz. Tutaj. Ale dobrze, Niemcy. Słuchajcie, no jest już koniec meczu 66-69 dla Estończyków. Oficjalnie już teraz. Ale sprawdzimy statystyki. Zobaczcie, ja muszę rozpocząć tych Niemców o FIBA, że nie potrafią się dogadać z Euroligą, bo ja nie rozumiem tego. W piłkę jakoś się wszyscy potrafią do... Bo o co mi chodzi? Biedni Niemcy nie mają 20 zawodników. Pamiętamy, że oni mają Bayern i Albę w Eurolidze. Oni grają naprawdę trzecim składem. Zobacz, oni nie mają 20 zawodników, z tego co sobie wypisałem, to jest tak. Wiadomo, nie mają Schroedera, nie mają Wagnera Franca, nie mają Morica Wagnera, nie mają Bongi, nie mają Maxi Klebera, nie mają Daniela Tajsa. Nie mają Lo, bo jest w Eurolidze, nie mają Akpinara, Zipsera nie mają i teraz dalej. Wojtmana nie mają, Tibora Plajsa, Zirbesa i Bartela. To brawo my, no to mamy szansę. No. Nie, tylko chodzi o to, że tak nie może być. No jest to problem. Zobacz, jak oni przegrali ze Estonią, to tam federacja mówi, o kurde. Szajse. Mówię, panowie. Wiemacher. Ej. Oni moim zdaniem, jak przegrają z Polską, to będą rozmawiać. Ty, Bayern, ty, no musisz puścić. Ej. Bo ja się zastanawiam, czy nie zadzwonią takiego telefonu, żeby któryś z tych zawodników zagrał. No bo ty możesz grać w preeliminacjach, ty. Ej, ej. No.
A jak przegrasz za dużo, to wiesz, jak ciężko będziesz miał awansować. Sytuacja może tak, tak jak mówisz, kuriozalna. Masz zawodników w NBA i to nie jednego. Masz zawodników w Eurolidze, a twoja... I dwa zespoły w Eurolidze. Twoja kadra zespoły narodowa może grać w preeliminacjach do Mistrzostw Europy. No trochę to jest dziwne. Myślę, że tu FIBA się musi zastanowić. Czy nie wrócić do dzikich kart, że na przykład, wiesz, mamy w Eurolidze bardzo dobrych zawodników, w NBA mamy zawodników i teraz dla kibica, nie? Jak na przykład Schroeder nie będzie grał, Wagnerowie nie będą grali, Zipser czy Kleber i Tice. No i teraz masz całą piątkę, zobacz, całą piątkę byś mógł. I oni nie będą grali na Mistrzostwach Europy, to kto straci, a kto zyska? No stracą małe, znaczy zyskają małe kraje, znaczy słabsze kraje, mówią, o, jesteśmy na Mistrzostwach. Ale zobaczysz te Mistrzostwa bez gwiazd. Rozumiesz to? Nie mamy tak dużo gwiazd europejskich. I teraz zobaczcie. Znalazłem jednego zawodnika, najlepszego strzelca. Najlepszy strzelec, on się nazywa... Tej dwunastki. Sengfelder. Zengfelda. Zobaczcie, on ma 19 punktów. Christian Zengfelda. Tak. I teraz też bardzo dużo zdobył. I drugi jest Robin Benzing z Bolonii. 14,8, 43%. Wiadomo, tych dwóch zawodników, ale reszta... Wielkie doświadczenie. Wielkie, ej. Ale reszta, zobaczcie, Benzing zagrał 161 spotkań, ale reszta rozegrała. Jeszcze kapitan tam rozegrał, Dort, Bastian 90 spotkań, ale reszta... 6, 1, jedno spotkanie, 4 spotkania, 0, 5 spotkań, 6 spotkań, 3 spotkania w reprezentacji. Czyli to jest zespół niedoświadczony. To jest czyli zespół... będzie pojedynek debiutantów. No ale tak. Też się nie mogli za bardzo z obręczą zmierzyć. 7 na 31 za 3 punkty. Ale to jest najśmieszniejsze, że ci zawodnicy w Bundeslidze, tak sobie po... Musiałem Bundesligę przebrnąć, a czasami na sportklubie Bundesliga przebrnąć, to jest ciężko. Bo patrzysz na ten poziom, że grają tam Amerykanie. Fajny ostatni mecz oglądałem w Ligi Hiszpańskiej. Zawodnicy hiszpańscy zaczynają się przejmować, że nie ma tych zawodników w pierwszej 50, jeżeli chodzi o minuty i o punkty. W 50 było kilku tylko zawodników, albo dwóch, albo trzech. I liga się zaczyna martwić, że nie ma Hiszpanów. Niemcy z kolei wybrali, żeby było fajnie, mają dobrych zawodników amerykańskich, grają w pucharach i tak dalej, ale ten skład z Niemiec, on nie potrafi wygrać ze Stończykami. Bo ja obstawiałem, że oni będą mieli problem ze Stończykami. Bo ten zespół, zobacz, wiesz jak oni słabo rzucają? Ty mówisz, że słaby mają procent. Nasi Polacy słabo rzucali, to jest zaskoczenie. Dla mnie nie jest zaskoczenie, bo znalazłem jednego gościa w reprezentacji, nie uwierzysz. Procent za 3 i to pozycja numer 3, nie wiem co on robi w koszykówce, nazywa się, nie wiem, czy jedziemy Jello, czy Yellow, czy jakoś. 7% ma za 3. 7% zatrzyma. No może 7 rzutów. Nie, dużo. Sprawdziłem, że to jest normalnie rzuca tam 2 czy 3 rzuty na mecz, ale 7%. I tam nie ma rzucających zawodników, żebyś miał kogoś postawić. Oprócz tych dwóch zawodników jeszcze na przykład Kramer. Zdobył dużo punktów Kramer. Ma w lidze 26% za 3. To nie jest jakaś super skuteczność. Zobaczcie, oni mają pierwszego tego strzelca całej ligi. A następny, a u nas jest Schenk chyba 13. Następny jest Robin Emeis, ma 11. A dalej, to patrzymy. 54, 78, 102, 137, 146, 119, 157, 103. Rozgry wysokich mają, którzy mają procent 40. Nasz Garbacz jest 38, ma 12,7. To jest przeciętny zespół. Ale przeciętny zespół przez przepisy. No ale, to jest skandal. Ale nas interesuje zwycięstwo, no i to jest jedno zadanie do zrobienia. Wolisz wygrać z zespołem, który jest po prostu obtłuczony i przyjeżdża? No nie, ale lepiej masz komfort kolejnych okienek, że... No, takie są zasady. Dzięki temu przypominam ci, że pokonaliśmy chyba Hiszpanów, pokonaliśmy Chorwatów i byliśmy na mistrzostwach świata. Dlatego ja tak mocno nie pieję z zachwytu, bo uważam, że to trzeba zmienić, że to nie można karać narodu, że ma Euroligę i ktoś tam w Euroligę się nie zgadza. Muszą dojść albo, do jakiegoś rozwiązania. Czyli na przykład jest rozwiązanie takie. Jak grasz w NBA na przykład, to jesteś słabym narodem, że masz w NBA zawodników, rozumiesz? Bo nie mogą grać. Oni nie mogą grać. No trzeba im, bo to nie jest ich wina, że są dobrze. NBA by puścili? Nie, też nie puścili. Nie, ale chodzi o to, nie. To może, w NBA okienko LeBron byłby zadowolony, jakby okienko zrobili w NBA. Najlepsi Polacy powinni grać w polskiej lidze i najlepsi Niemcy w niemieckiej. Nie, tylko dla mnie to jest niesprawiedliwe. Słuchajcie, trener, coach Gordy Herbert i uwaga, fajne imię ma asystent trenera Klaus
per was. Pięknie. Ale dobrze, akurat pod grudzień. Ale per wąs, ale Klaus, per wąs. Wiecie co, bo jak Kamil mnie zaprasza, no to się tam staram przygotować, dlatego czasami dużo mówię. Mam dla was zagadkę. Ilu jest trenerów w 18, znaczy ilu jest trenerów w ekstraklasie Niemców? Uż ty teraz to... Scheisse. No, nie, zgadujcie, zgadujcie. Na 18, bo 18. Strzelam czterech. Klaus może, niech będzie... Trzech. Dwóch. Byłem zaskoczony, dwóch. Ale mają tak, Austriaków, Belgów, Holendów, Finów. Tak, sprawdziłeś wszystkie drużyny? Tak, wszystkie drużyny sprawdziłem. A nie, szybki internet masz w chacie. Nie, teraz, tylko w domu. Wiem, no, nie mam domu, co, ja nie mam co robić, ja mam mało pracy, rozumiesz, żona mnie nie lubi, dziecko tak samo, no to sobie siedzę, sobie nie mam też kolegów, przyjaciół, rozumiesz, na piwo nie chodzę. No to no możemy sobie. Zobaczcie, jest tylko dwóch. Ja się tak się zastanawiałem, że taki jest trend. Nie wiem, czy słyszeliście, jak na trenera siatkówki się zgłosiło. 23 trenerów się zgłosiło na trenera reprezentacji Polski. Ilu jest Polaków? Jeden. Ja teraz nie rozumiem. I ktoś mi powiedział, że to jest taki... Kiedyś taki kibic z Leszta, facet się zgłaszał na każdy konkurs, że on na trenera kadry się Ale wiecie, dlaczego, ale wpadłem, dlaczego tak w Niemczech jest? Myślałem... A czemu ty się nie zgłosiłeś? Czekaj, nie, bo w siatkówki nie znam. Ale nie, no, ale do tutaj jakby... Nie było konkursu. A, nie było. Wiecie co? Trenera Niemiec? Wiecie, dobre. Dobre pytanie. Wiecie co? Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I tak sobie myślałem sobie tak, dlaczego tak nie jest, że trenerzy niemieccy nie chcą wziąć niemieckiego zespołu. Bo praca trenera, nie mogę przekląć, nie jest za dobrą pracą. Po niemiecku możesz przeklinać. Nie jest dobrą pracą. Nie umiem niemieckiego. Rozumiecie? No bo tylko tyle się denerwujesz, zwalniają ciebie, słabo grasz. Ja jak widzę tych Niemców na przykład... trenerów w lidze niemieckiej, masz czterech Amerykanów, pięciu Amerykanów, musisz żyć z nimi dobrze, bo Niemcy nie umieją grać w kosza. No naprawdę nie umieją grać w kosza. Mają więcej, kurde, reprezentantów w NBA niż my nie mamy żadnego. Ale dobrze, ale właśnie o to mi chodzi, że jak wszystkich dasz tam, no to zespoły na przykład 6., 7. miejsca, oni nie mają zespołu Niemców dobrych, grasz Amerykanami. Oni grają Amerykanami albo Bałkańcami, dobrymi zawodnikami. I grasz z nimi. Jesteś niewolnikiem tych zawodników. To, co robią w niemieckiej lidze, no oczywiście nie oglądałem najlepszych Bayernu i Alba, bo oni w Eurolice grają, ale robią takie głupoty, że chciałbyś ich zdjąć, potem robią bardzo dobrą, bo da ci z góry na przykład przez gościa, rzucić ci z gościem i tak dalej. I tak patrzysz, jaka to jest robota, nie? No bo ja się zastanawiam, dlaczego nie ma Niemców? Zacząłem się zastanawiać. Mają dobrą robotę, nie? Euraki spływają, a bycie trenerem jest taka, wiesz co? Bo ja tego nie... Jakby ktoś mi wytłumaczył. Jeszcze jedna rzecz. Herradek. Co chciałem porozmawiać. Że pamiętamy, że Niemcy mają dobrą ligę, ale nie dzięki Niemcom, tylko dzięki amerykańskim zawodnikom, bo mają tak, dwa zespoły w Eurolidze Bayern Alba, dwa w Eurocupie, gdzie pamiętamy, że Śląsk ma 0-5, Hamburg 1-4 i będzie teraz grał ze Śląskiem, Ulm 2-3 i zobaczcie, w BCL mają dwa zespoły i pamiętamy, Stal ma 1-3, a Ludwigsburg ma 3-1, Oldenburg ma 1-3. I teraz FIBA, Eurocup, w Treflu, raczej Tref Legia są w następnej rundzie i dwa zespoły, których nazw nie wymienię, bo mam problemy z językiem polskim, też są w tym, no czyli zobaczcie. Jeszcze Bamberg był w pucharach, ale to się... Tak. I zobaczcie, i oni mają lepszą ligę, ale to nie znaczy, i tego się powinniśmy uczyć, mają lepszą ligę od naszej, ale nie mają lepszych zawodników, bo nawet ci zawodnicy, bo ktoś powie, a z Bayernu nie grają, albo, bo też sprawdziłem, to mówię, a jakbyś z Alby wzięli tych zawodników, ale nie, w Bayernie i w Albie myślisz, że grają Niemcy? Oni siedzą na przetarg radosą z ręczniczkiem, brawo, rozumiesz, ten mówi, że weź, Euraki się zgadzają, ale nie ma tam Niemców, którzy ci by robili roboty. Może Lo, może Akpinar, ale to no są... No i teraz pytanie do ciebie, to na przyszłość to źle robią. Ale mają za dobre, 5-10 lat. Ale mają, dokładnie, ale dobrze, tylko nadal mają, zobacz, zawodników NBA, bo zobacz, oni tworzą przez Ulm, bo zobacz, jest Ulm, które tworzy na przykład zawsze jednego, bo pamiętaj, że mają jeszcze tych zawodników na przykład, chcą być trenowani w Niemczech, żeby pójść dalej. Mhm. I Ulm ma niewiarygodną szkołę, bo tam jest jeden zawodnik z Wrocławia, którego znam, jego rodzic opowiada mi, jak oni tam trenują. To jest niewiarygodny, jakie pieniądze są tam w młodzież puszczone, ale oni uważają, że ten dobry produkt seniorski powoduje, że
sponsorzy przychodzą i mają własną bazę i tak dalej, dzieciaki pracują. Tylko problem jest to, że oni sprowadzają nie Niemców czasami, tylko też z całej Europy. Tylko pamiętaj, oni dostarczają do NBA i ludzie chcą to oglądać. Tylko nadal uważam, po co jest liga? Po to, żeby reprezentanci grali w niej? Za mocno pociągnąłem. Matt Mirks tutaj pisze, że Estonia grała bez pierwszego centra Maika Kotsara z Hamburg Towers i też tutaj Szapoba robi dla ciebie, że bardzo ładnie się przygotowałeś, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. No i że znałeś nazwiska, jak czytać. So, problem jest to, że rozgrywającymi na przykład... rozgrywającymi w Niemczech byli zawodnicy, którzy mają 4 punkty, 7 punktów i 7 punktów. No. O której się zaczyna Liga Mistrzów? Już? Już się zaczęła. Będziemy powoli do brzegu, ale musimy zrobić oczywiście 20 zł bonusu Edewinera do wygrania, jeśli dobrze, dla 10 najszybszych osób, jeśli dobrze wytypujecie, kto wygra mecz Polska Niemcy już najbliższą. Panowie, kogo się boimy, czego się spodziewamy, Mroko? No, spodziewamy się drugiej odsłony dzisiejszego stylu, nowego stylu reprezentacji Polski. Myślę, że z Mateuszem Ponitką zupełnie będzie inna rotacja. Tak jak powiedział Radek, raczej jesteśmy faworytem tego meczu. No ale myślę, że spodziewamy się tego, że tam dwóch podstawowych zawodników będziemy mieli z nimi jednak problemy, bo to nie są przypadkowi gracze, to są doświadczone nazwiska. No ale do Niemiec też mogą dojść, bo też jest Euroliga. No tego nie wiemy, czy są jakieś wzmocnienia na niedzielę. Są, tutaj mnie macie, bo macie mnie, bo mi się wydaje, że kluby muszą się dogadać. Ale myślę, że 13 musi być podana już i 12 będzie przed meczem podana. Nie mogą zmienić. Tak, ale my też Ponitkę Ale już był w 13. Jest na FIBie tylko, zgłoszenie. Tylko nie było go w 13. Było w 13? Jest, tak. Bo nie, to Niemcy wpisali 12. To ja sprawdzałem, że ta 12, która jest. No to z tego muszą brać, bo to nie ma, to by było za piękne, jak to teraz bierz, dajesz 12, aha, kto jest wolny w Eurolidze, no to następną 12. Nie, no to tylko nadal uważam, że to są, wiesz, bo ja się spodziewam, że trener niemiecki będzie obrzydzał grę. To na pewno. Znajdzie te słabe punkty i nie Klaus? Da nam Mr. Klaus, tak? Gordy. Gordy, no asystent. To, co dzisiaj nie hulało, czyli 1-1, czyli tak naprawdę brak przewagi pod koszem takiej ewidentnej, to myślę, że to będą chcieli wykorzystać. Gdzieś tam pomęczą nas pewnie pick and rollami, jakimś short rollem. Mają wysokich zawodników, którzy dobrze rolują, tak. I jeżeli rzuty z dystansu im wpadną, no to ten mecz zupełnie może się inaczej ułożyć niż mecz z Izraelem. Bo ja się zastanawiam, że Niemcy pod koszem, nie? Że jakbym miał zaatakować trenera Milicicza, to bym zaatakował, boję się, że scouting jeszcze nasz obejrzą Niemcy, nie? Ale zaatakowałbym 1-1 pod koszykiem. Tak, nie? Olka i Olejniczaka. Tak, i to jest pierwsze, a ja bym też jeszcze trójki zaatakował, wiesz? Nie, oni dobrze kryją 1-1 na przykład, ale bym zaatakował jakiegoś takim mocnym Niemcem, nie? Takim mocnym na nogach Niemcem, rozumiesz, taki zaatakował po prostu pod koszykiem, nie? I teraz masz na przykład Zysia, nie? Zobacz, albo Schneider, albo nie chcę mówić, wiesz co, bym zaatakował tak, wiesz co, Szenka, rozumiesz, Kolendę bym zaatakował tak. O, wspaniale. Odpalona ankieta, to. Głosujcie, kto wygra mecz Polska-Niemcy. My jeszcze chwilę pogadamy, co? Czy siku chcecie kupę, czy gdzie? Nie, spokojnie. Jesteśmy. Dajemy radę jeszcze. Możesz, a Krupnik możesz jeszcze tam pociągnąć. Nie, dobrze, tylko sobie go podgrzeję, wiesz? Podgrzeję sobie. A opowiadałem wam, jak moja mama robiła, co zrobiła następnego dnia z Krupnika? Bigos. Nie. Czy to odwrotnie było? Kapuśniak się robiło. To takie stare czasy. Nie, ja tak mówię, to co Mroko powiedział, ja się spodziewam właśnie, że trener Milicic wszedł do szatni, dobra robota, jedziemy dalej, w następnym meczu mamy udowodnić to samo, trafiamy trójki, analiza, które garbacza trójki były słabe, a które były dobre. Jeżeli chodzi o obronę 1-1, czy trzeba było pomagać, bo nie znamy zasad, czy były pomoce, ale czekam na mecz taki znowu, na 60-70 punktów, nie więcej, bo bo Niemcy jednak nie wygrają, a jednak bieganie w tom i z powrotem, to wiem po swoich Siechnicach, że męczę tych zawodników, że biegali w tom i z powrotem, ale wtedy ta skuteczność jest słabsza, jest naprawdę słabsza i wtedy trzeba się pogodzić z tym, że coś tam nie trafi. A Niemcy, nie mówię, że muszą ten mecz wygrać, ale
Ale muszą go jakoś przebrnąć, nie? No przebrnąć. Z przyjemnością sobie jakieś urywki zobaczę jutro, czy Estończycy byli tak dobrze, ale obrzydzanie gry i słaby procent to staje się jakby kluczem do zwycięstwa w dzisiejszej koszykówce, no bo zespoły są utalentowane, jeżeli chodzi o rzucających i teraz musisz to zatrzymać, tylko znowu sobie przypominam, czy Garbacz został tak zatrzymany, czy on się sam zatrzymał? No nie, no sorry, no tam z trzy to powinny wpaść, to na jego poziom, to co potrafi, pokazał, to on ma dalej rzucać. Tutaj jest też wypowiedź trenera Miecicza po meczu. Jestem dumny z chłopaków, walczyliśmy jak lwy, zacięliśmy się trochę w ataku. Biorę to na siebie. Trzy dni szlifowaliśmy obronę, atak mówiłem, żeby rzucać z każdej otwartej pozycji. No to widzę, że sobie tylko pokopiuj, wklej, wezmę, jest co i w Siechnicach powie, bo mi się to podoba. No tak, no bo oczywiście, no Garbacz nawet ma 13 rzutów oddać, jak będzie. Jak masz takiego zawodnika jak Garbacz, no ja czego chcesz? Albo na przykład Karola, czy Kolenda. No ja cię. No jak trenerzy się w Polsce nauczą tego, że jak masz takiego zawodnika jak Kamil Halas, rozumiesz, który rzuca ci na 40%, to on może nawet z połowy. Wiem, dlatego, wiesz, próbuję ci załatwić pracę. Albo podwyżkę w Rydzynie. No to po co masz jakieś dłuższe akcje grać? No jest pozycja, no to ja cię kręcę. Oni tyle rzutów na treningu wykonują, że czekamy tylko, aż Garbacz trafi to. A w lidze miał ile? 0,12? Rekord? 11, w finale, nie wiem, czy on mnie tu był. Pamiętam, że gadaliśmy, że w lidze pierwszej było. Rundzie, nie. W pierwszej rundzie mi się wydaje... Tak, pamiętasz, tylko to zagadałeś. 11 i w następnym meczu miał, nie wiem, 11,5 albo 14,8. I ty mówisz, duchasz grosę Ayer. Tak, a wiesz, że dostał gość 25 tysięcy dolarów za pokazanie, że ma wielkie kochones? Grosę Ayer? Nie. A gdzie? W NBA pokazał. No myślałem, że Garbacz. Van Vliet. Tak, że pokazanie, że masz wielkie kochones, bo dla mnie na przykład wyjście z 0,11 albo 0,12 i w następnym meczu trafiasz 14,8 albo coś takiego, no to znaczy, że jesteś tym shooterem. Ale fajnie jest, tak jak mi się też tam zdarzało, jeszcze Tadeusz Sznuk, 1 z 10, tak niefajnie. Ile miałeś rekord? Sznuk, a ty? Albo net. Też gdzieś tak. 1 z 10. Ale... Mnie nie pytajcie, bo nie miałem. Z jednej strony idziesz na następny mecz, kurde, no nie może być gorzej, nie? Ale najgorzej, jak jest znowu to samo, to już może być kibel, nie? Harden chyba miał takie też przestoje, że nie mógł nic przycelować. No Doncic miał początek sezonu zawsze tak na 9% i tak dalej. Harden miał przestoje największe, nie? Że to mu się zdarzały, ale wracał później. No tutaj Wojciech Kordubski proponuje, żebym polał Krupniku, ale do szklanek, nie? To nie wiem, czy tego po serce... Tutaj doktora trzeba by było zaprosić Boczka. Po 23 to by takie zebranie trzeba by zrobić. Myślę, cały czas myślę o tych rozmowach, wiesz, ale o życiu, nie? I o śmierci na przykład. Moim zdaniem po 23 można by upuścić wtedy właśnie... Nie wiem, czy by ktoś to byś na takie intro z Anielskim Orszakiem by wjechało, rozumiesz? Nie, no bo wiesz, my też na podstawie koszykówki uczymy życia, nie? Na podstawie życia uczymy koszykówki, no takie życie, no. To co? Czad wierzy w Polaków. Słuchajcie, wpisujcie tutaj swoje typy, kto wygra mecze. 20 złotych bonusu od was, od Ewinera dla 10 najszybszych osób. Coś jeszcze dodamy? Oprócz tego, że trzymamy mocno kciuki i miejmy nadzieję, że pełna hala będzie, bo mówić. Ja bym jeszcze jedno powiedział, że dobór hali niefortunny, bo ja z tego, co ja wiem... To, co się jeszcze w lidze dzieje, prawda? Nie, z tego, co wiem, to zawodnicy po prostu nie lubią tej hali Globusa. Tak? Skąd to wiesz? No, bo są daleko. Ta hala nie jest taka przyjazna tobie. Nawet jak przyjdą kubice, oni są daleko. A czemu nie zagramy... Taką nagrodą powinna być tam, gdzie jest największa frekwencja, na przykład w polskiej lidze. Nie powiem, że powinieneś na prezesa, ale ja uważam, że to jest za moich czasów... To jest nagroda. Gdzie jest największy młyn? Kurde, wiesz, żyją... Co? Ja wiem, że pieniądze, ale to chodzi o kibiców. No. Kibice robią, dla kibiców się gra. Dla dziewczyn też się grało. Za moich czasów pojechałem na mecz z Austrią do Słupska. Piękna atmosfera dla kibiców Słupska. To było pięknie. Zobaczyli Wójcika, tam Zielińskiego. Chyży tam gdzieś tam ręczniczki podawał, ale... No już tak nie. Ale ja się z tobą zgodzę. Tylko pieniądze wygrywają. Dzisiejszy świat, za mocno patrzymy w tym świecie na pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Ważniejsze są spotkania, przyjaciele, którzy mogą ci pomóc. Rozumiesz, rozmowy, które... No bo w sumie co potrzebujemy taki meczik? No hotel, żeby zjeść, wiadomo, śniadanie, elegancko.
i dobry DJ, żeby atmosferę zrobił w Odzirę i jedziemy z koksem, nie? Ale ja pieniądze. Myślę, że fajnie jakby była taka hala... Ja bym zagrał w pierwszej lidze. Z którą się utożsamiają zawodnicy, w sensie, że jedna i to, że zawsze gramy, tak jak Stadion Narodowy jest dla piłkarzy. A, bardzo fajnie. I jaką byś wybrał? Oj, to tutaj bym się nie podjął, bo to zaraz by było, że... Zobaczcie, zawodnicy lubili Sopot. Ja na przykład nie, dlatego, że to jest zbyt duża hala. I ja sobie szukałem takiej hali po prostu... Ale może lubili Sopot, a nie halę. Możliwe i dużo tam miało mieszkania. Wiesz co, Włocławek, Zielona Góra, jeśli chodzi, mówię o tych nowocześniejszych halach, no bo w Toru nie jest koszykar, wiesz, ale w Zielonej Górze i we Włocławku jest blisko wszystko. I ta hala jest przystosowana. Ale twój pomysł w nagrodę za frekwencję, no piękny. Kurde, ten pomysł mi się podoba, bo to ja się nauczyłem we Francji. We Francji na przykład, wiesz, Bercy, to jest wiadomo, puchar, gramy tam. Jeżeli chodzi o reprezentację, zawsze w Paryżu. Ja bym chciał też jedną halę. Fajnie, bo siatkarze mają spodek. Dobrze, ale się zastanawiam, że na koszykówkę, żeby przyszło te 3000 albo 4, ale żeby była pełna hala. Nie chodzi mi, żeby, bo mamy 8-tysięczniki albo 12-tysięczniki, ale po co mi na przykład w Oliwii zagrać mecz, kiedy, wiesz, kibic będzie lornetkę. Ale trochę przerażające to jest. Jeszcze tam pamiętam swój, co też ręczniczkiem człowiek tam gdzieś tam machał, biegał. W Spodku, w Katowicach pełna hala, to przecież Mistrzostwo Świata jest. Dobrze, jak się niesie, wiesz, to jest... Do siły na zamiary. Ale ludowa na Mistrzostwach Europy? To samo, to nie jesteśmy już dzisiaj zapełnić hali. Wiadomo, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bo jest, cały czas rosną te przykre statystyki, czy nie jesteśmy zapełnić w stanie hali jakiejś takiej 3000, 4000? Moim zdaniem jest coś, zastanawiam się, że w pierwszej lidze na przykład nie ma jakiejś takiej hali, żebyśmy mogli zagrać, ale nie ma takiej właśnie, masz rację, że tylko wchodzi Słupsk, ale to ekstraklasowy. Ale to widzisz, i ta Warszawa jednak, że jest lotnisko, wszystko jest, wiesz co... Plus do tego bemowo? Imprezy towarzyszące musiałyby się odbyć, żeby... Ale w Warszawie też nie masz takiej, żeby jednak, nie ma jednak nie, a Puchar ludzi... Polski gdzie był grany? No to nie muszę. Mysz reprezentacji Polski byś tam chciał zagrać. Gdzie, na Ursynowy? No nie, kurde. Poza tym Puchar Polski był w Lublinie grany. Dwa lata temu. Też chyba w Lublinie. Na Ursynowie był. Na Ursynowie. Tak, jest hala. No to nie. Tam się podobało? Wiesz co, w telewizji to dobrze wygląda. No dobrze, no to zróbmy. W Lublinie ile przyjdzie ludzi? No chyba przyjdzie. A ile? A zobaczysz ich? Nie wiem, jakie jest capacity. Moim zdaniem capacity jest chyba 4,5 albo 5 tysięcy. Pan Adam już sprawdza, jakie jest capacity. Ale nie przyjdzie więcej niż 3 tysiące. Nie, no nie. Na reprezentację, ale ja wiecie co, patrząc na to, co... 1900. To 3 koła przejdzie na pewno. Ale dobrze, tylko jak patrzysz, że nie ma trybuny na przykład przy boisku. Z jednej strony jest taka jedna. No dobrze, a tam potem masz szatnię od razu. To 4200 rozkładane trybuny. Tutaj ktoś pisze, że w Szczecinie to dopiero mamy kilometr z trybun do parkietu. A ktoś mówi, że w Lublinie jest fajnie, bo nie można piątki przybić. Nie, tak, w ogóle. To jest daleko. Ale nie, kilometr jest w Szczecinie, a na przykład w Toruniu 2 kilometry, nie? Jak tam usiądziesz na górze. Ktoś pisze, że najlepsza jest hala w Prudniku. Tam powinna grać. Ale Niemcy by się zdziwili. Szajse! Ale blisko by mieli. Nie. O, ale w Prudniku, ale przesadzi. A wiesz, że Grzesio mi mówił, że grał mecz i w Prudniku przyszła pełna hala na mecz drugoligowy. Wygrali. Grzesiu zdrowił 26 grał mecz w grudniu. A wiesz, jaki komplet przyjdzie? To będzie nadkomplet. No, wspaniały mecz. O, ale będą ci podkładali nogi. Wszystko tam w tabulator trzeba walić. Ale nie mamy takiej hali, która by mogła na przykład być taka fajna do... nie? Wybraliśmy? No, hala temat, ludowa. Ciekawy temat. No, we Włocławku fajnie się gra, bo czuć to, że czy tam jest koszykarskie miasto. Zielona Góra też w tych najlepszych latach, to tam, pamiętacie, no to jest... Bo ja bym wybrał Zieloną Górę albo Włocławek, jakbym miał decydować. Żeby przyszli kibice. Jakby mi obiecali, że przyjdą kibice, to bym wybrał, tylko nie wiem, jakbym obietnicę ją, ale nie wiem, loterią. Wiecie, że byłem ostatnio też na meczu trzecioligowym, jest rzut z połowy o pralkę? No bo opowiadałeś, weź to. Nie, rozumiesz, powiem ci szczerze, bardzo fajnie, rozumiesz, a w NBA z kolei, jak komentowałem ostatnio mecz, to było losowanie 10 tysięcy, rozumiesz, miejsce ci losowano, gość wybrał 10 tysięcy, dostał koszulkę, zdjątka, zachęcają na przykład kibica, żeby przyszedł, teraz trzeba zachęcać kibica, brutto, żeby przyszedł, proszę, więc też się zastanawialiśmy z Wojtkiem, opodatkowane, mi się wydaje, ale słuchaj, to każdy musi, jak ktoś kupi bilet, to każdy musi o pralkę rzucić, 1000 osób o pralkę rzuca.
Nie, ale nie, mi się podobał ten rzut na przykład. Ale to są dobre patenty na to, żeby przyciągnąć tego kibica. Ja tak samo uważam, bo to Mloko do tego zmierza, że dla mnie reprezentacja, jak gra mecz w Lublinie, to cały dzień powinno być jakieś eventy cały i tak dalej. Dzień. Cały dzień. Uważam, że koszykówka młodzieżowa, tak, coś tak, dla dzieci, tak. Może kadry 3x3, można tak. By było zaprezentować, może jakiś pokazowy cały trening. Cały dzień. Ale zobacz ile dobrych pomysłów tak. Jest, co dajemy. Pokaz maczugami. Ale nie, obręcze z ogniem, cokolwiek. Ostatnio o tym czytałem, że w NBA na przykład ludzie się z pieskami, z różnymi rzeczami pokazują, rozumiesz? I tam masz na przykład, wiesz, gość jeździ od jednego na przykład klubu do drugiego, na przykład dostaje pieniądze za to dobre. Na przykład dom seniora, żeby zatańczył układ w przerwie meczu. A to ci najbardziej podoba. Słuchajcie, no można się z tego śmiać, to co widzimy tam w przekazach z NBA, natomiast... Ale dzieciaki... Oni do perfekcji opanowali, jak zabawić człowieka, a nie tylko samym sportem, tak? No bo koszykówka trwa chwilę mecz, a przecież to czegoś innego też chcą. Nie wiem, oczekują. Ile jest małżeństw czy par, które oboje lubią koszykówkę. No idziesz, on chodź ze mną na mecz. No ale co ja mam tam robić? Myślałem, że szedłeś w innym kierunku, aż się przestraszyłem. A to nie przestraszyłem. Ja tak mówię, ile jest małżeństw. Ja mówię tak, ja od razu chciałem mówić tak. O dobrze, przepraszam. No wiesz, no żeby ta żona się też pocieszyła na tym meczu, coś zobaczyła. Czy ci Pendejsa? No może nie, no ale wiesz. Ja się z tobą zgadzam. Pamiętam, jak w Tarnowie był żużel na najwyższym poziomie polskim, nie? Tam no, dużo było tych pieniążków, to po meczu był koncert zawsze, nie? No, gość po prostu potrafił tak zjednać ludzi. 15 tysięcy ludzi obejrzało mecz. No, ale i później widzisz, był koncert. No, ale widzisz, to jest koncepcja samej rozrywki dla człowieka. Zaprosił najlepsze zespoły, a szczytem, wiecie co było w Tarnowie? Mecz Telebimy dał właśnie, mi się wydaje, że to w tym meczu, że były Telebimy, mecz wyjazdowy i później był koncert. Rozumiesz? To było niesamowite, jak trzeba, bo do czego zmierzam? Trzeba dzisiaj kibica przyciągnąć, bo on ma tyle dzisiaj rzeczy do oglądania, rozumiesz? Tyle rzeczy na przykład w domu z kolegami się spotkać, tak, żeby przyszedł na mecz do Lublina, żeby przyszedł. Ja się nie spodziewam 3000, naprawdę. Tutaj mówią, żeby KSW zorganizował mecz reprezentacji, to będzie widowisko. No bo słuchaj, bo teraz to goście, jakbyśmy się poryju teraz lali, to myślę, że byśmy sporo kiepy zarobili. FMMA. Nie rozumiem tego. A pamiętasz w Leszcie, jak było FMMA, albo na przykład były mistrzostwa amatorów MMA. Gość przychodzi z ulicy, waga ta, okej, walczymy. Albo kto flachę szybciej zrobi. Też jest taki challenge teraz. Flacha challenge, czy tam coś takiego jest. W dziwnych czasach żyjemy. Ale sport musi walczyć, no bo niedługo sport będzie, więc to nikt nie będzie chciał tego oglądać. FMMA ogląda więcej osób, więcej o tym rozmawia, a mecz reprezentacji Polski w kosza, kiedyś 20 lat temu koszykówka to było, a teraz gość, nie wiem, dzień aktor, aktor powalczy, wiesz co, coś się przygotuje, powie do ciebie, ty, schowa się, rozumiesz, i więcej ludzi to ogląda. Musimy federację taką tworzyć jeden na jeden, taki fame basketball, że ktoś się nie lubi, ty się pokłócisz na przykład z kimś tam i jeden na jeden gracie i goście wam kiepę płacą, kto to wygra zakłady. Dostałem kiedyś pytanie od mojego kolegi, się zapytałem, za ile bym się zgodził, wiesz co, w klatce powalczyć. Ja mówię, Mirek. No z Mirkiem Łopatką byś zagrał mecz. Przecież to by więcej ludzi obejrzało niż ty. Ty ćwiczysz boks. No ja mówię, ja bym ciebie przygotował do na przykład siatkarzem albo nie wiem, jak nie wiem. Ale mnie to zabija, że... O. Moje ulubione są. Mnie to zabija, że inne rzeczy wokół sportu są ciekawsze niż sam sport, nie? Że ludzie przestają się interesować taką fajną dyscypliną, jaką jest koszykówka, a wolą na przykład, że ktoś się poryju napiernicza, nie? Ale nawet ludzie, którzy oglądają prawdziwe MMA, już oglądają tego mniej niż tego frykowych. Dokładnie. Zauważyj, to może zacznijmy zatrudniać w reprezentacji na przykład jakiegoś DJ-a, który będzie grał, albo jakiegoś znanego na przykład aktora. Jest DJ Gambit, fajnie gra, no to akurat... To jest fajne, no ale co chcesz od DJ-a jeszcze, żeby no, ale bił się po ryju, tak? Zmierzasz do tego, że Liga PLK Celebrity dla gwiazd? No, zmierzam do tego, że jest dziwny świat, dlatego że ludzie nie chcą tego oglądać, rozumiesz? Bo nie chcą tej ligi oglądać, ale przyszliśmy do Gorta na przykład z Balcerowski, taki pojedynek. I do wygrania 1 000 000 złotych. No chłopie, zagraliby jeden na jeden do 13 na przykład. Ja myślałem, że rękawice chciałeś. Nie, dać. Jeden na jeden w kosza do 13 na przykład. Ale nie ma sędziów. Albo jeden taki. Liczymy. To 2-1 wynik. Ale mam nadzieję, że przyjdą kibice, że ten Lublin... będzie dla zawodników, bo tak jak mówię, te hale niektóre są dla zawodników rzucających lampy, nie? Niektóre są akurat świecące w twarz z niektórych pozycji. Dlatego ja jestem ciekawy, ale jestem optymistą, że wygramy ten mecz. Nawet bym powiedział, że ponad 10, tak bym powiedział, jakbym miał obstawiać,
a mam takie ciągotki, to plus 15. Kibice piszą, że we Wrocławku chyba najwięcej powinien być. Nie, mi się tym, mi ta Zielona Góra się najbardziej lubię tą halę. Słuchajcie, półtorej godzinki chyba wystarczy. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Przypominam, 20 zł od Ewinera. Jak robimy? Co? Nie, bo za drogi jesteś, nie ma jak, więc widzimy. Ja poza tym ja mecz komentuję. Brawo. NBA Warriors Clippers. Zapraszam, od razu się przełączycie po meczu kaderki na Kanal Plus, kto chce. Popołudnie kibica w niedzielę. Powiem ci, że mecz Golden to się sam robi. Naprawdę, tam nie trzeba się przygotowywać. Tylko się patrzy, jak oni trafiają te trójki. To prawda, to jest czysta przyjemność. To jest czysta przyjemność. A jak musisz na przykład zespół jak Orlando, nie wiem, Nowy Jork, patrzysz. Detroit. To nawet nie wspomniałem. Minnesota, rozumiesz, patrzysz, mówi, ja cię kręcę. Sacramento, jak ja się męczyłem, ja cię kręcę. Patrzę, że tego Waltona dobrze, że zwolnili i się zastanawiali długo, za długo się zastanawiali. Naprawdę, wiecie, że on nic nie poprawił w tej grze? Naprawdę, oni zwolnili, a LeBron zwalnia kibiców, to już też jest temat do dyskusji. Nie. Ale słyszałem. To na zaś. No nie, no zwalnia. No. Poprosił sędziego, że... Nie wiemy, co się stało. Dużo czytam opinii, że wszyscy, że LeBron płacze i tak dalej, ale jeżeli to jest prawda, że kurde, no już, że syn ci w wypadku zginie, tego mu życzyli, że to jest prawda oczywiście, no to słabo. To już tak nie powinno być. Dobrze, to już jest przesada. Nie. No, ale miał prawo się wkurzyć, chociaż nie miał. Nie, moim zdaniem płaci za bilet gość na przykład, wiesz co, no, ale dobra, ale nie jest... zaatakował go. Ej, ty, przestańmy się robić Karol, z tym. Karol, ja pójdę na Rydzynę i zacznę cię obrażać. Ty, wiesz, Hanasie, spiernicza i tak dalej. No i ty mnie wyprosisz. Ale nie, no, zapłaciłem nie. za bilet. No. Inaczej, mnie możesz, jasne. A dlaczego nie mogę twojej rodziny obrażać? Jak mój poziom, ale, mój poziom, jeżeli chodzi o wychowanie, jest poniżej jakiegoś poziomu, jak się to mówi? Tak? Stołu albo jeszcze niżej, no to ja cię obrażam, jak zostałem wychowany, tak? Zostałem wychowany bardzo słabo i cię obrażam. Kupiłem bilet, nie biję cię, nie rzucam na przykład, chyba że będzie napisane obrażanie Kamila Hanasa i LeBrona Jamesa surowo zakazane. No ja cię kręcę, Kamil. No. Panie Adamie, proszę, Karol Śliwa, który jest też blisko NBA. Zmierzamy do tego, że nie będzie nie. można powiedzieć... To jest że... do dyskusji, ja nie mówię. Jakby Maciek Zieliński mówi, że kukły były przypominające jego matkę, klepsydry i tak dalej. No ale tutaj jest, popatrzcie, Conduct Advisory. I że kibice nie mają prawa, jest jakaś granica i mogli to zrobić. Ale przestańcie tam. Wiesz co, LeBron jest płaczkiem, rozumiesz? No jest, ma się skupić na meczu, ja cię pierniczę. No, ej, grałeś w koszykówkę troszkę, obrażali cię, pluliście, że i tak dalej. No. Wiesz co, i ktoś powie, a dziko. Ale to jest, teraz to jest gorący temat. Ćwiczyłeś charakter. No ja cię krębałeś się do szatni, w niektórych chybałeś, nie było ochrony i tak dalej. Oni mają wszystko zapewnione, wszystko. I teraz ja płacę za bilet. No ale to jest poniżej krytyki. Takie znaczy, tak, jakby dla jest się poniżej krytyki. Jest poniżej kibica, krytyki. No, jest wiesz, poniżej, no. Ale ma prawo to zrobić czy nie? Ja uważam, że ma prawo. Zapłacił prawo za bilet. Ma, ale oni mieli prawo go wyprosić. Nie, za... moim zdaniem, no, że, no, że mieli, ten bo przepis... Taki jest przepis. Nie, ja mówię, że ten przepis jest... Bo nie masz prawa kogoś uderzyć albo obrażać na przykład rasistowsko... Nie wiem, obraził go jakoś? No, dochodzenie będzie, wiesz. Na pewno gdzieś tam pojawiły się... Czytałeś to? Żeby ci syn zginął w wypadku samochodowym. Nie? Ja pierdolę, poniżej jakiejkolwiek krytyki, wiesz co, ale ja bym ci powiedział, wiesz co, bym mu powiedział też, no odpowiedziałbym bardzo ciekawie, rozumiesz, może ale jakby, ja bym powiedział, możesz mnie pocałować w dupę, rozumiesz, i tak tutaj nie będziesz na tym, musiałeś zapłacić za bilet, żeby mnie obejrzeć, spierniczej to wszystko. No widzisz, no, ale to też jest jakby... A on będzie o mojej matce mówił, o mojej córce. Ja mówię, daj sobie siana, rozumiesz? Musimy jak wysłać telefon do LeBrona, żeby się poduczył trochę. Ale to podyskutujemy z sędzią Zamojskim, bo to następny odcinek nasz będzie z sędzią Zamojskim. Będziemy omawiać sytuację, między innymi tą, czy miał prawo LeBron to zrobić w ogóle on, czy to sędzia sam powinien zrobić, na jakiej zasadzie? Dla mnie LeBron niech się skupi, że wiesz, na tym swoim łokciu, że specjalnie zrobił, na tym się nie skupi, że nie. Ale to ciekawe. Ale do jakich czasów robił? No? I to jest obraz tych czasów też takich dosyć sensitive, ale to już jest po 23 rozmowa, jak Krupnik przyniosę następnym razem. Dobrze, ja żyłem w czasach, że mnie obrażano, naprawdę mnie obrażano, wiesz, naprawdę mnie obrażano. No wiem. Pluli, obrażali i tyle, że nas uczyli, że jak możesz temu kibicowi, na przykład... No dobrą grą tylko. I uciszyć go. Ej, trafiłem rzut, podszedłem do niego
Rozumiesz? A on na przykład, wiesz co, jeszcze, a ja do niego tak. I to sam. Niech LeBron trafi trójkę, niech wygra. Ale trafił, no i był najlepszym zawodnikiem. Dokładnie, ale po co takie... Poniżej poziomu się nie schodzi. No ja pokażemy tą sytuację jeszcze, panie nami, znajdziesz pan, czy ci podeszło. No, ja bym nawet nie zawołał. Jakby był LeBronem, to bym nawet takiego gościa bym na przykład wysłał mu jakiś kosz kwiatów, rozumiesz? Już ci podsyłam. Cukierki bym mu wysłał, rozumiesz, jak był... Znaczy, ja jestem bardzo emocjonalny, jakbym to usłyszał, nie wiem, czym temu gościowi po prostu liścia nie zasadził, zszedł z boiska i mu w papę nie dał w takim momencie. On trochę tak... Ja bym po prostu, nie wiem, jakbym umiał trafiać trójki, to... O, to i pokazujesz na mnie teraz, nie? A który? Co? Który? Widzisz, widzimy końcówę, nie wiadomo, patrząc na tą panią, myślę, że wrzucała nam mocno, nie? Dobrze, ale dobra, no... Co wygrał mecz i to jest najważniejsze, rozumiesz? Nie róbmy z tego, że nie można nic powiedzieć zawodnikom, ej. Rozumiesz? Koncentracja na poziomie to wysokim. Dla ciebie to jest cyrk, tak? Że możesz ich obrażać. Dla mnie to jest cyrk. Na początku, ale byłeś zawodnikiem, to nie jest fajne, nie? Ja rozumiem, że ciągle rudy, taki, siaki. To nie jest fajne, ale zrozum to, że to jest cyrk. Może walczą o granice, jak walczą o jakieś prawa, no to walczą o to, żeby ich też może nie obrażali, nie? Ale dobrze, to on a ma... jak od ninży go wyzywali i tak dalej, nie, ile może o, tego ale przyjąć? Nie, chodzi o to, że są granice, jeżeli chodzi, tak jak ty powiedziałeś, jak na przykład obraził go, jeżeli chodzi o kolor jego skóry albo jego orientację, to ja to rozumiem, ale no, życzył się... Inaczej skończyło wtedy. Życzył śmierci na przykład jego, no ja cię kręcę, no to jest poniżej jakiekolwiek poziomu. To jest gdybanie, tylko słowo przeciwko słowu, no bo... Nie, dobrze, tylko chodzi to o to, się że... pojawiły tylko nie, to... żebyśmy nie dobrze się zrozumieli. Tych ludzi siedzieli inni ludzie. Słyszeli to, tam w ogóle by narzekali na tych kibiców inni, nawet kibice własne, ale to mówię, to jest ciekawy temat do dyskusji, bo ja na przykład... Następny odcinek musimy o tym zrobić. No może ja miałem złe doświadczenie, że mnie obrażano i mnie tener uczył, że... Bo za słabo cię podeszli, nie w to cię tknęli. Przeżywałeś? Raz w Przemyślu miałem, ale tak mi zaszedł za skórę. Co jeden. Co ci powiedział? Nie powiem, bo nadal mnie to boli, ale mocno mi zaszedł za skórę. I się zastanawiałem, jak to załatwić. Wiecie, co wymyśliłem? Zły pas. W niego? Tak naprawdę. No, ja musimy się, to znać. Brawo. Ja się zastanawiam. Ja bym LeBronowi powiedział, LeBron, wiesz co? Ale teraz to mi zabiłeś mnie, bo tego chyba nie żyłeś o wymierzeniu takiego czegoś, LeBron, masz mój numer telefonu 516, ci powiem dalej, wiesz co, zadzwoń, no ci powiem, rozumiesz? Powiem ci tak. Jakbyś puścił LeBron, patrz na mnie, jakbyś puścił piłeczkę i taką porządną, a masz z czego to puści. Jakby on dostał w łeb, koniec tematu. I powiem ci szczerze, nie byłoby już tematu. I jeszcze drugą by Russell posłał. A druga sytuacja, co ja wymyśliłem wtedy. Ja mówię tak, kolego, puść mi tą piłkę taką niedokładną. Puść mi piłkę tak, bo to był kibic w pierwszych rzędów. W pierwszych rzędach. Ja mówię do Sokłosy, puść mi piłkę tak w pierwszy rząd, ja się tam rzucę. Rzucę się po tą piłkę. Ja mówię, koniec sprawy. A to, co on pokazuje, to ja mówię, ja umiem takie rzeczy sam załatwić. Ja to załatwiłem tak, że wygraliśmy i podszedłem do niego i mówię, że jedna rzecz. Pan musiał zapłacić za bilet, żeby mnie obejrzeć, a ja nigdy pana nie musiałem oglądać i nie będę pana oglądał. Na razie. Rozumiesz? Ale piłeczka to jest najlepsze rozwiązanie. Samemu rozwiązanie. Dobre posłuchać takiego weterana. No. Znaczy, wiesz co, my mieliśmy... No, ale skasowałeś też gościa w Turcji, wiesz. Ale tylko trenerzy nas uczyli, że ty musisz głowę użyć, rozumiesz? A nie bić do mamy, do taty się pójdziesz i powiedzieć, o przepraszam, ktoś mi bije albo coś. Ej, no, daję ci przykład. Zawsze jak zawodnik jakiś zaszedł na zeskórę, ja pamiętam ze starej daty. Słucham cię jak dziecko. Starej daty. Mi nawet kolega opowiadał, że było coś takiego. Jak zaszedł kogoś na skórę, to było coś takiego. Idziesz do kolegi, mówisz, tak, wiesz co, flaszkę ci zrobię, kupię ci flaszeczkę, ten gość ma zerówkę zdobyć, albo na przykład ma też łokcia dostać. Rozumiem? Tak załatwialiśmy tematy. Rezerwowy wchodził na 2 minuty, łokieć, sorry Grigory, offense, przez niego, sorry Grigory, flaszeczka na stole, dzięki kolego i tak dalej. Ej, sprawy można tak fajnie załatwić, albo na przykład za naszych czasów nie było myślnego, nie? To skakałeś do bloku i nagle po ryju i składałeś potem, przepraszam cię mocno, albo wpadłeś na niego. Ej, można załatwić, nie trzeba się bić. My się nie biliśmy, rozumiesz? Ale każdy w zespole miał swojego zawodnika, którego nie lubił i załatwił sobie go po swojemu. No ja cię kręcę. Są sposoby, no. Lepno, pięknie, no. Pięknie. Lepno. Mi się też to podoba. No tylko mówię, że teraz tak wszystko jest delikatne, nie wiadomo co mówić i tak dalej. To widzisz, ale do czego zmierzamy? Że przyjdzie kibic na przykład
teraz robimy roboty i brawo LeBron. B LeBron, B, niedobry, niedobry chłopak. No, ej, no, ej, chcemy do tego doprowadzić. No, ej. Społeczeństwo jest takie, od inteligentnych i mądrych do nieinteligentnych, bardzo ograniczonych. Rozumiesz? Ale ograniczeni też mają swoje prawa, tak? Trzeba ich jakoś stopować, ale że ci powie, że zabije ciebie, albo na przykład, to jest karalne akurat, ale że jesteś jakiś ten... Jakby mnie obraził, życzę ci śmierci. No, sure, kiedyś umrę, masz rację, kolego. Życzę śmierci twojej córce. No, kiedyś też umrze, a ci powiem, że ale, też ci umrze. Ale... Nie? A on mi, życzę twojej matce, wszyscy, żeby było... No, masz rację, kiedyś umrą. Rozumiesz? Nic na to nie poradzę, dziękuję ci za poradę, rozumiesz? Ale ty, no, on pokazuje, no ten, wyproś go, no, ej, no. Słuchajcie, no to jest... Sorry, ja jestem ciekawy, co oni tak naprawdę mówili, jeżeli wyjdzie, że nic takiego, albo ktoś taśmy podłoży, wiesz, inne, żeby LeBron miał rację, to LeBron już tak go, wiesz, jadą, ale to się skompromituje, nie? Z tym. Ja ale co, kogo to obchodzi? Poza koszykówką nie jest to dobry tydzień dla niego. Jego majątek osiągnął miliard. Naprawdę. Ej, kolega żyje sobie w swoim świecie. No, ale Krupniku nie jadł nigdy, nie? Ej. Ani nie pił. I nigdy nie rozmawiał w strefie Hanasa. No właśnie. I tym, ja myślę, i tym byśmy skończyli. Radosław Chyrzy i Adrian Mroczek-Truskowski. Dziękuję wam bardzo. I Pan Adam. Za konsolety już kończy. Bo już go tam ciśnie, wiadomo co. Wszystkiego dobrego, do widzenia.